Ewangelia Mateusza, 5 rozdział od 17 do 26 wiersza. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios. A ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. Albowiem powiadam wam, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Słyszeliście, iż powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. A kto by rzekł bratu swemu, racha, stanie przed Radą Najwyższą. A kto by rzekł, głupcze, pójdzie w ogień piekielny. Jeśli byś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy złóż dar swój. Pogódź się rychło z przeciwnikiem swoim, póki jesteś z nim w drodze, aby cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia słudze, i abyś nie został wtrącony do więzienia. Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż oddasz ostatni grosz. Wir haben uns gestern schon ein klein wenig über die Bergpredigt unterhalten. Wczoraj mogliśmy już rozmawiać na temat tego kazania, tak zwanego kazania na górze. Und wir haben festgestellt, dass sie in erster Linie für die Jünger damals geschrieben worden ist. I żeśmy już mogli wtedy stwierdzić, że w pierwszym rzędzie to kazanie było skierowane do ówczesnych uczniów Pana Jezusa. Und mit den Jüngern meine ich natürlich nicht nur die 12 Apostel. A pod określeniem uczniów nie mam na myśli tylko i wyłącznie 12 apostołów, sondern all diejenigen, die damals dem Herrn Jesus nachgefolgt sind. Ale mam na myśli wszystkich tych ludzi z Izraela, którzy poszli za Panem Jezusem. Und das sind nun mal die ersten Empfänger dieser Worte, dieser Bergpredigt. I oni są tymi pierwszymi odbiorcami tych słów, tak zwanego kazania na górze. Und so lasen wir auch in Vers 1, dass seine Jünger zu ihm traten, nachdem der Herr sich auf den Berg gesetzt hatte. I mogliśmy też wczoraj przeczytać w pierwszym wierszu, że wstąpili na górę i uczniowie przystąpili do Niego, a On do nich przemawiał. Und so ist anschließend die Rede davon, dass der Herr sie lehrte. I zaraz potem czytamy te słowa, że Pan Jezus ich nauczał mówiąc, drugi wiersz. Aber wir haben auch gesehen, dass wir diese Worte auf unser Leben anwenden dürfen und müssen. Ale również wspomnieliśmy o tym, że te słowa możemy również zastosować do naszego własnego życia, a w zasadzie to nawet powinniśmy. Und dass wir hier lernen können, was der Herr Jesus von uns erwartet, wenn wir in dem Reich Gottes ihm dienen wollen. I z tych słów możemy się nauczyć, czego Pan Jezus od nas oczekuje, jeśli mamy w sercu pragnienie, aby Jemu na tej ziemi służyć. Und in diesem Punkt hat diese Bergpredigt auch eine wichtige Botschaft für uns. I właśnie z tego punktu widzenia to kazanie na górze ma dla nas bardzo ważne poselstwo. Die Jünger an sich lebten in so einer Art Übergangszeit. Uczniowie w tamtym czasie żyli w okresie przejściowym. Auf der einen Seite standen sie noch auf dem Boden des Gesetzes, das werden wir gleich sehen. Bo z jednej strony wiemy, że oni stali na podłożu zakonu Starego Testamentu, co za chwilę będziemy jeszcze oglądali. Denn das änderte sich erst mit dem Werk des Herrn Jesus am Kreuz. I to dopiero odmieniło się, gdy zostało wykonane dzieło Pana Jezusa na krzyżu. Wo man sehen konnte, dass er bis dorthin das Gesetz vollkommen erfüllt hat. I z tego możemy też i zauważyć, że aż do tego momentu
przez nich i przez Pana Jezusa zakon był całkowicie zawsze wykonywany. Und dass der Jesus am Kreuz ein Fluch geworden ist, wie es der Galaterbrief sagt. A sam Pan Jezus na krzyżu stał się przekleństwem, tak jak jest to napisane w liście do Galacjan. Und der dadurch auch dem Gesetz die Macht des Fluches genommen hat. A tym samym również też i zabrał zakonowi tą moc przekleństwa. Trotzdem gibt es einen großen Unterschied zu den alttestamentlich Gläubigen. A pomimo tego jest wielka różnica w stosunku do tych starotestamentowych wierzących ludzi. Denn der Herr Jesus war direkt bei ihnen. Dlatego, że Pan Jezus rzeczywiście wśród nich przebywał. Lebte leibhaftig unter ihnen. I Pan Jezus żył cieleśnie jako człowiek pomiędzy nimi. Das kannte kein Gläubiger des Alten Testamentes. A tego nie mógł doświadczyć żaden inny człowiek wierzący wcześniej żyjących w czasach Starego Testamentu. Und es gibt einen noch weiteren wichtigen Hinweis, darum habe ich auch mit Vers 16 begonnen. I jest też i dalszy następny, jest dalsza następna wskazówka i dlatego dzisiejsze rozważanie rozpoczniemy od 16 wiersza. Es ist hier die Rede von eurem Vater. Dlatego, że tutaj w tym wierszu jest mowa o waszym ojcu. Und das ist das erste Mal im Neuen Testament, dass der Name Vater vorkommt. I to jest pierwsze miejsce w ogóle w Nowym Testamencie, gdy pojawia się to słowo ojciec. Wir haben schon Hinweise auf das Alte Testament, dass Gott sich als Vater bezeichnet. Również i w Starym Testamencie mamy takie miejsca wskazujące na to, że Bóg nazywa siebie jako ojciec. Ich habe das gestern schon erwähnt, aber die Stellen nicht dazu gelesen. Wczoraj o tym wspomniałem, ale tego miejsca żeśmy nie czytali. Und ich möchte sie anführen, zuerst aus 2. Mose 4. I chciałbym to teraz przytoczyć, a jest to zapisane w drugim Księdze Mojżeszowej, w 4. rozdziale. Vers 23 oder 22. To jest zapisane 4. rozdział, 22. wiersz. Und du sollst zum Pharao sagen, so spricht der Herr, mein Sohn, mein Erstgeborener ist Israel. Und ich sage zu dir, lass meinen Sohn ziehen. I tu czytamy takie słowa. Druga Mojżeszowa, 4 rozdział, 22 i początek 23 wiersza. I powiedz do Faraona, tak mówi Pan, moim synem pierworodnym jest Izrael. Mówię do ciebie, wypuść syna mojego. Es ist völlig klar, wenn Gott hier von seinem Sohn spricht. I to na pewno jest dla nas całkowicie jasne. Jeżeli w tych słowach Bóg tutaj mówi o swoim synu, dann impliziert das, dass Gott auch Vater ist. To to również też i wskazuje bezpośrednio na to, że Bóg jest jego ojcem. Aber wen bezeichnet Gott der Vater jetzt als seinen Sohn? A kogo Bóg nazywa teraz jako ojciec swoim synem? Nicht einzelne Menschen auf dieser Erde. Nie nazywa tym mianem tylko jednego człowieka na tej ziemi. Sondern ein gesamtes Volk. Ale cały jeden naród. Denn wir haben das gelesen in Vers 22. Dlatego, że czytaliśmy to pod koniec 22 wiersza. Mein Sohn ist Israel. Synem moim jest Izrael. Eine weitere Stelle haben wir am Ende im 5. Buch Mose. Następne miejsce znajdujemy w 5. Księdze Mojżeszowej. 5. Mose 32, vers 6. To czytamy w 32 rozdziale, w 6. wierszu. Und dort haben wir eine ähnliche Erklärung. I tam znajdujemy podobne wyjaśnienie tego. 5. Mojżeszowa 32:6. Vergeltet ihr so dem Herrn, du törichtes und unweises Volk? Ist er nicht dein Vater, der dich erkauft hat? Czy Panu tak odpłacicie, ludu głupi i niemądry? Czyż nie jest On ojcem Twoim? Wieder wird gesagt, dass Gott Vater ist. Znowu jest tutaj mowa, że Bóg jest ojcem. Aber wieder zeigt uns der erste Teil des Verses nicht Vater von verschiedenen Menschen, sondern Vater von einem Volk. I znowu tutaj pierwsza połowa tego 6. wiersza w 32 rozdziale nie pokazuje nam tego, że to jest ojciec wszystkich ludzi, tylko to jest ojciec tego jednego narodu. Dann können wir uns auch die letzte Stelle angucken aus Jesaja 63. I możemy ostatnie miejsce jeszcze wymienić, Izajasza 63 rozdziału. Vers
Der erste Teil von Vers 11 und der erste Teil von Vers 16, da erinnerte sich sein Volk an die Tage der Urzeit. Vers 16, denn du bist unser Vater. Przeczytamy Izajasza 63 rozdział, początek 11 i początek 16 wiersza. Wspominali dawne dni Mojżesza i jego lud. 16 wiersz. Ty wszak jesteś naszym ojcem. Also das sind drei Stellen aus dem Alten Testament, die uns zeigen, dass Gott der Vater eines ganzen Volkes gewesen ist. I to są trzy miejsca ze Starego Testamentu pokazujące, że Bóg nazywa siebie jako ojciec całego narodu. Doch hier in Matthäus 5 haben wir etwas völlig Neues. A jednak tutaj w piątym rozdziale Ewangelii Mateusza oglądamy całkowicie coś nowego. Hier ist es nicht mehr die Rede davon, dass er Vater eines Volkes ist. Tu w tym rozdziale nie jest mowa o tym, że on jest ojcem tego narodu, sondern Vater einzelner Personen. Ale tutaj jest już mowa o tym, że on jest ojcem poszczególnych osób. Eine Wahrheit, die erst später in den Evangelien und in den Briefen völlig entwickelt wird. A jest to prawda, która w następnych rozdziałach w Ewangeliach, jak również i w listach Nowego Testamentu została na nowo całkowicie przedstawiona, rozwinięta. Na tym Werk am Kreuz von Golgatha, po dokonanym tym dziele na krzyżu Golgoty, können wir zu Gott sagen, aber Vater. Możemy teraz do Boga powiedzieć Abba, Ojcze. Ist jeder, der eine lebendige Beziehung zu Gott hat, a więc jest to ktoś taki, który ma żywy związek z Bogiem. In diese herrliche Stellung gebracht worden, dass Gott sein Vater ist. I został wprowadzony w te wspaniałe stanowisko, że może powiedzieć, że Bóg stał się jego ojcem. Ich hatte gestern schon gesagt, die Bergpredigt ist nicht die Botschaft des Evangeliums. Już wczoraj o tym mówiłem, że kazanie na górze to nie jest zwiastowanie Ewangelii, sondern ist die Botschaft an solche, die das Evangelium schon angenommen haben. Ale jest to poselstwo skierowane do wszystkich tych, którzy Ewangelię już przyjęli. Das heißt, die Bergpredigt spricht zu Gläubigen, die mit ihrer Sündenschuld zu Gott gekommen sind. A więc to kazanie na górze zwraca się bezpośrednio do takich ludzi, którzy ze swoimi grzechami już przyszli do Pana Jezusa i Mu je wyznali. Die anerkannt haben, dass sie Sünder sind. Ludzie, którzy już to uznali w swoim życiu, że są grzesznikami. Die Gott ihre Sünden bekannt haben. Ludzie, którzy już swoje grzechy Bogu wyznali. Und die geglaubt haben, dass Jesus Christus für sie persönlich gestorben ist. I którzy uwierzyli, że Pan Jezus dla nich osobiście na krzyżu umarł. Und wenn wir so zu Gott kommen, dann vergibt Gott uns unsere Sünden. Jeżeli w taki sposób właśnie przychodzimy nastawieni do Boga i wyznajemy nasze grzechy, to Bóg przebacza nam nasze grzechy. Aber er vergibt nicht nur, ale nie tylko je przebacza, sondern er schenkt auch noch etwas dazu, ale jeszcze do tego nam coś podarowuje. Das zum einen, dass wir das ewige Leben besitzen. Po pierwsze, daruje nam dar życia wiecznego. Und zum anderen diese herrliche Stellung gebracht worden ist, dass Gott unser Vater ist. A po drugie, wprowadza nas to wspaniałe stanowisko, w którym możemy powiedzieć, że Bóg stał się naszym ojcem. Und darin haben wir hier in diesem Einschub schon einen Hinweis. I dlatego właśnie w tej wzmiance, w tym wierszu mamy na to wspaniałą wskazówkę. 16 wiersz. Denn die Verse 13 bis 16 sind eine Art Einschub. Dlatego, że w ogóle ten urywek od 13 do 16 wiersza to jest swego rodzaju wstawka w całe to kazanie. Ich meine, in Versen 3 bis 12 da ging es um praktische Gerechtigkeit. Nieprawdaż? Bo przecież gdy spojrzymy na te wiersze od 3 albo nawet od 2 do 12, to zauważymy, że to jest zestaw praktycznych wskazówek dla naszego życia. Da ging es darum, dass wir die Gesinnung des Herrn Jesus in unserem Leben praktizieren. A w tych wierszach chodzi o to, abyśmy w naszym życiu w praktyce pokazywali usposobienie, w jakim chodził Pan Jezus. Nachdem Gott uns das gezeigt hat in diesem zehnfachen glückselig. I w tym względzie Bóg nam pokazał, że w tym dziesięciokrotnym wypowiedzeniu tego słowa błogosławieni, hat Gott uns gezeigt, was unsere Aufgaben als Jünger auf dieser Erde sind. Bóg nam pokazał, jakie jest nasze zadanie jako uczniów Pana tutaj na tej ziemi.
Wir sind das Salz der Erde und das Licht der Welt. Że jesteśmy solą tej ziemi, a jednocześnie światłością dla świata. Und das ist kein Wunsch, dass wir es sein sollen. I to nie jest tylko takie Boże życzenie, abyśmy takimi byli. Es ist eine Tatsache, dass wir es sind. Nie, to jest stwierdzenie, że my takimi jesteśmy. Das haben wir gestern am Ende noch ein klein wenig gesehen. Wczoraj mogliśmy to troszeczkę oglądać. Und am Ende, wenn wir dann eben schon in diese Beziehung zu dem Vater gebracht. I gdy teraz pod koniec tego urywku 16 wiersza jesteśmy widzeni jako tacy, którzy zostali wprowadzeni w ten nowy związek ze swoim Ojcem. Und dann beginnt von den Vers 17 bis zum Vers 48 ein neues Thema. To począwszy od 17 do 46 wiersza rozpoczyna się całkowicie nowy temat. Und man könnte als Überschrift darüber setzen das Gesetz. I można by było nad tym urywkiem postawić taki tytuł Zakon. Und zwar die Stellung des und die Beziehung des Herrn Jesus zum Gesetz. A mianowicie tam oglądamy stanowisko Pana Jezusa do zakonu. Und auch unsere Beziehung zu dem Gesetz. Jak również też i nasze stanowisko w tym zakonie. Und deswegen wollen wir uns jetzt zuerst die Verse 17 bis 20 angucken. I dlatego zwróćmy najpierw uwagę na te wiersze od 17 do 20. Und da geht es um die Beziehung des Herrn Jesus zu dem Gesetz. I tu w tych wierszach chodzi o ten powiązanie Pana Jezusa z zakonem. Noch einmal, wir dürfen nicht vergessen, dass zu diesem Zeitpunkt das Gesetz noch seine Gültigkeit hatte für die Juden. Jeszcze raz to powtarzam, że w tym czasie, gdy uczniowie to słuchali, to oni byli całkowicie pod działaniem zakonu i byli zobowiązani go przestrzegać. Sie standen noch unter Gesetz. Czyli byli pod zakonem. Und auch für die Jünger galt das noch in einer gewissen Weise. I też w stosunku do uczniów w pewnym sensie to obowiązywało. Denn wir sind hier vor dem Kreuz von Golgatha. Dlatego, że oni tutaj w tym momencie jeszcze są przed tym dziełem dokonanym na Golgocie. Und deswegen sagt der Herr Jesus auch, dass er gekommen ist, nicht gekommen ist, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. I dlatego Pan Jezus w tym 17 wierszu mówi, że on nie przyszedł, aby ten zakon albo te wypowiedzi proroków rozwiązać. Ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Und da müssen wir ein paar Minuten bei stehen bleiben bei diesem Ausdruck. I tu musimy się zatrzymać, aby rozważyć tą wypowiedź. Wir müssen hier gut beachten, dass hier die Rede ist von dem Gesetz und von den Propheten. I musimy na to dobrze zwrócić uwagę, że tu jest mowa o zakonie i o proroctwach proroków. Und darum bedeutet erfüllen auch nicht nur zu tun, was im Alten Testament steht. I tu pod tym określeniem wypełnić, to nie tylko jest mowa o tym, żeby czynić wszystko to, co tam jest zapisane w Starym Testamencie. Nicht wahr, die Juden, die mussten dem Gesetz vollkommen gegenüber gehorsam sein. Żydzi musieli być doskonale posłuszni wszystkiemu temu, co jest zawarte w zakonie. Wir können noch einmal kurz zurück uns erinnern an die Zeit am Sinai. Możemy sobie teraz krótko jeszcze w myślach przypomnieć, jak to było w tym czasie, gdy lud izraelski znajdował się pod górą Synaj. Bevor Moses das Gesetz gegeben worden war. I to w tym momencie, zanim jeszcze Mojżesz wrócił z góry z tym zakonem i im go przekazał. Was sagte das Volk Israel zu Gott? Co wtedy lud izraelski powiedział do Boga? Alles was Gott sagt, wollen wir tun. Gdy Mojżesza wysyłali na górę, aby posłuchał Boga, to powiedzieli, wszystko, co ci Bóg powie, to my to chcemy uczynić. Gut, sagt Gott, wenn ihr das wollt, machen wir das. I Bóg powiedział, można by tak powiedzieć, takimi słowami. Dobrze, jeżeli chcecie to wszystko wypełnić, und er gab seinem Volk dieses Gesetz. To ja wam dam, jako mojemu narodowi, ten właśnie zakon. Und deswegen wird das Gesetz auch als gut bezeichnet, weil es von Gott ist. I dlatego też zakon jest określany jako rzecz dobra, dlatego że to było dane przez Boga. Und das Gesetz hatte auch eine Verheißung. I ten zakon miał też i w sobie swoją obietnicę. Wer das Gesetz tut, wird das ewige Leben bekommen.
Kto wykona cały zakon, również otrzyma życie wieczne. Das finden wir ganz klar im fünften Buch Mose. Jest to całkowicie jasno zapisane również w piątej księdze Mojżeszowej. Aber gleichzeitig wurde etwas weiteres vollkommen offenbar. Ale również jednocześnie objawiła się całkowicie inna, następna rzecz. Dass niemand das Gesetz halten konnte. Że nikt z ludzi nie jest w stanie całkowicie dotrzymać tego zakonu. Und damit zeigte das Gesetz, dass Sünde in der Welt war. I tym samym ten zakon to pokazał wszystkim naocznie, że na tym świecie panuje grzech. Aber das Gesetz zeigte noch etwas. Ale ten zakon jeszcze jedną rzecz pokazał. Dass es kraftlos war. Że on jest również też bezsilny. Wieso war es kraftlos? Jak to? Zakon bezsilny? Es konnte zeigen, dass Sünde in der Welt war. Tak, bo zakon mógł pokazać, że grzech jest na świecie. Es konnte dir zeigen, wo du gesündigt hast. Tobie osobiście może pokazać, w którym względzie ty zgrzeszyłeś. Aber es hatte keine Kraft zu verhindern, dass du sündigst. Ale ten zakon nie ma żadnej siły, aby przeszkodzić ci w tym, żebyś ty właśnie nie zgrzeszył. Deswegen sagt auch der Hebräerbrief, das Gesetz war gut, was Gott gegeben hat. I to właśnie dlatego list do Hebrajczyków ma taki cytat, że zakon jest dobry, który Bóg dał. Aber es gibt etwas Besseres. Ale jest jeszcze coś innego, lepszego. Und das haben wir in der Zeit der Gnade. A to właśnie oglądamy w obecnym czasie łaski. Dass wir dort auf Gnade, aufgrund von Gnade errettet sind. Że to my właśnie jesteśmy na podstawie łaski ludźmi zbawionymi. Dass wir den Heiligen Geist bekommen haben, der in uns wohnt, als eine Art Unterpfand. Że my otrzymaliśmy Ducha Świętego, aby On w nas zamieszkał, jako swego rodzaju zadatek, albo inne tłumaczenie mówi rękojmia. Und dass der Gläubige oder der Mensch, der so die Seite gewechselt hat, von der Macht des Teufels unter der Macht Gottes nicht mehr sündigen muss. I to oznacza, że taki człowiek, który zmienił swoje stanowisko życia pod mocą szatana na stanowisko człowieka, który żyje w mocy Bożej, taki człowiek nie musi już grzeszyć. Nicht auch, nicht wahr, auch im Licht der Gnade erkennen wir, was Sünde ist. Tak, my to w świetle łaski możemy też rozpoznać, co jest grzechem. Aber in der Gnade haben wir die Kraft, nicht zu sündigen. Ale w tej samej łasce mamy i tą moc, żeby nie grzeszyć. Und da merken wir, was der große Unterschied ist zwischen der Zeit des Gesetzes und der Zeit der Gnade. I w tym zaraz zauważamy, jaka jest potężna różnica w tym czasie zakonu i obecnym czasie łaski. Es gibt noch einen weiteren Unterschied. I jest jeszcze dalsza różnica. Das Gesetz bringt den Tod. Że zakon zawsze przynosił ze sobą śmierć. Sogar eine Art Fluch, wie wir lesen. A nawet swego rodzaju przekleństwo, o którym czytamy. Und du musst das ganze Gesetz tun, damit du Leben bekommen kannst. I rzeczywiście musiałbyś wykonać cały zakon dokładnie, aby mieć żywot. Aber durch das Werk am Kreuz hat der Jesus erstens den Tod besiegt. Ale poprzez swoją śmierć. Poprzez swoją śmierć na krzyżu. Pan Jezus nie tylko ten grzech zwyciężył. Und zweitens dem Gesetz die Macht des Fluches genommen. A po drugie zabrał grzechowi właśnie zakonowi, przepraszam, tą moc przekleństwa. Und deswegen kann der Jesus sagen, dass er gekommen ist zu erfüllen. I to dlatego Pan Jezus powiedział, że ja przyszedłem, aby ten zakon wypełnić. Aber das ist hier noch zu wenig. Ale to jeszcze jest za mało. Dann guck mal, auch wenn der Herr Jesus dem Gesetz gegenüber gehorsam war, dass er es vollkommen erfüllt hat. Bo spójrz na to tak, gdy Pan Jezus był doskonale posłuszny w stosunku do zakonu, aby wypełnić wszystko, co w nim było napisane. So können wir aber nicht sagen, dass der Herr Jesus den Propheten gehorcht hat. To nie możemy tego powiedzieć, że Pan Jezus był posłuszny prorokom. Denn die Propheten waren sündhafte Menschen wie du und ich. Dlatego, że prorocy byli grzesznymi ludźmi, takimi samymi jak ty i ja. Was heißt dann, dass er das erfüllt hat? A więc co to oznacza, że on to wypełnił? Man kann sagen, er hat es völlig zur Geltung gebracht. Można powiedzieć, że on sprawił, aby ten zakon i prorocy
byli całkowicie doskonale postawieni jako obowiązujący. Anders ausgedrückt, hat das Gesetz vollkommen erfüllt. Inaczej to teraz określając, zakon doskonale wypełnił. Und war gleichzeitig der Inhalt aller alttestamentlicher Prophezeiungen. A z drugiej strony on był jednocześnie treścią, która się wypełniała wszystkich starotestamentowych proroctw. Also alle Prophezeiungen des Alten Testamentes, alles was erfüllt werden musste, hat er erfüllt. A więc wszystkie proroctwa Starego Testamentu, które w tym czasie miały się spełnić, zostały spełnione w osobie Pana Jezusa. Wir finden so etwas schon in Johannes 10 angedeutet. Mamy to zapisane, tak wskazówkę na to znajdujemy w Ewangelii Jana 10 rozdział. In Johannes 10, Vers 1 und 2. Ewangelia Jana 10, rozdział 1 i 2 wiersz. Wahrlich, wahrlich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Hof der Schafe eingeht, sondern woanders hinübersteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür eingeht, ist Hirte der Schafe. Diesem öffnet der Türhüter und die Schafe hören seine Stimme. Od pierwszego do pierwszej połowy trzeciego wiersza. Dziesiąty rozdział Ewangelii Jana. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w inny sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem i zbójcą. Kto zaś wchodzi przez drzwi, jest pasterzem owiec. Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu. Nun, ich will jetzt nicht Johannes 10 betrachten. Ja teraz oczywiście nie chcę rozważać tego dziesiątego rozdziału Jana. Aber ich muss trotzdem hier ein, zwei Hinweise bringen. Ale pomimo tego chciałbym jedną czy dwie wskazówki do tego tekstu też podać. Denn wir haben in Johannes 10 ist dreimal die Rede von einer Tür. Dlatego, że w całym tym rozdziale dziesiątym Jana mamy trzy razy mowę o pewnego rodzaju drzwiach. Und jedes Mal ist damit etwas völlig anderes gemeint. I za każdym razem całkowicie o czym innym jest mowa. Uns interessiert nur die erste Tür, die wir in Vers 1 gelesen haben. A nas interesują te pierwsze drzwi, o których żeśmy czytali w pierwszym wierszu. Denn diese Tür ist nicht der Herr Jesus selbst. Dlatego, że tymi drzwiami nie jest sam Pan Jezus. Sondern diese Tür ist das Wort Gottes. A tymi drzwiami jest Słowo Boże. Und zwar das Alte Testament. A mianowicie Stary Testament. Mit all seinen gewaltigen Prophezeiungen über Jesus Christus, które zawiera wszystkie te potężne proroctwa dotyczące osoby Pana Jezusa. Und es gab es zwei Möglichkeiten, zu diesem Hof zu gelangen, wo die Schafe drin eingezäunt waren. I tylko była ta jedna możliwość, aby wejść do tej owczarni, czyli do tego podwórza, gdzie były owce. Eingezäunt in dem Zaun des Gesetzes, also die Schafe sind die Juden. Otoczeni tym płotem czy murem, który jest obrazem na ten zakon, czyli tymi owcami byli wszyscy Żydzi. Das eine, das waren solche, die kletterten über die Mauer. A więc kto chciał się dostać do tej owczarni, to byli też i tacy, którzy wdrapywali się przez mur. Sie konnten nicht durch die Tür gehen, weil ihnen der Türhüter nicht geöffnet hatte. Oni nie mogli wejść przez drzwi, dlatego że im odźwierny na pewno by nie otworzył. Wer ist der Türhüter? A więc kto jest teraz tym odźwiernym? Der Türhüter ist Gott. Tym odźwiernym jest sam Bóg. Und was macht dieser Türhüter? I co ten odźwierny czyni? Der guckt, ob diese Person durch diese Tür gehen kann. On przygląda się, czy ta osoba może wejść przez te drzwi. Aber dazu musste er etwas erfüllen. Ale on musi, aby tam tak się stało, to ta osoba musi coś spełnić. Nämlich sämtliche Prophezeiungen des Alten Testamentes. Mianowicie, ta osoba musi spełnić wszystkie proroctwa Starego Testamentu. Das heißt, der Türhüter hat diese Tür geöffnet, weil endlich derjenige da war, auf den alle Prophezeiungen des Alten Testamentes zutrafen. I dlatego ten odźwierny Bóg mógł otworzyć te drzwi do tej owczarni swojemu synowi, dlatego że w końcu na ziemi znalazł się taki,
który był w stanie spełnić wszystkie proroctwa Starego Testamentu. Der sie vollkommen zur Ausführung gebracht hat. On je nie tylko spełnił, ale doskonale wypełnił. Und der gleichzeitig alles tat, das was das Alte Testament von ihm forderte. A jednocześnie wykonał wszystko to, co Stary Testament od niego żądał. Und das steckt in dem Ausdruck erfüllen in Vers 17 in Matthäus 5. I dlatego tutaj w tym Mateusza 5 rozdziale, w 17 wierszu, mowa jest o tym, że Pan Jezus powiedział: przyszedłem, aby wypełnić ten zakon. Es geht eben um die Gesetz und um die Propheten, was meistens überlesen wird. I chodzi właśnie o to, że On przyszedł wypełnić zakon, jak również też spełnić wszystkie proroctwa, i to niestety bardzo często nie jest zauważane. Und der Jesus hat tatsächlich alles erfüllt, was im Alten Testament angekündigt worden ist. Tak, bo Pan Jezus rzeczywiście wszystko spełnił, co było wzmiankowane w Starym Testamencie. Mit einer Ausnahme. Za jednym tylko wyjątkiem. Etwas, was noch in der Zukunft passieren wird. Mianowicie o czym, co określa, co stanie się dopiero w przyszłości. Das ist nicht die Entrückung der Gläubigen. A to nie jest mowa o pochwyceniu i zabraniu ludzi wierzących z tej ziemi. Die findest du nämlich nicht im Alten Testament. Dlatego, że to zdarzenie w ogóle nie jest nigdzie wzmiankowane w Starym Testamencie. Sondern es ist die Beiseitesetzung der Christenheit und das Annehmen seines Volkes in der Zukunft. Ale mowa jest o odsunięciu na bok całego nominalnego chrześcijaństwa, a przyjęcie z powrotem swojego własnego narodu. Gott sagt einmal im fünften Buch Mose, dass er sein Volk reizen will. Bóg powiedział kiedyś w piątej księdze Mojżeszowej, że on chce do tego pobudzać swój własny naród. Zu Eifersucht reizen will. Właściwie to chce pobudzać ich do zazdrości. Denn er wird es beiseite setzen. Dlatego, że on musi ich na pewien okres czasu na bok odstawić. Und ein anderes Volk an seine Stelle setzen. I inny naród musi być w tym czasie postawiony zamiast narodu izraelskiego. Aber sagt der Prophet Jeremia, a prorok Jeremiasz musiał powiedzieć, es wird einmal der Zeitpunkt kommen, że nastanie kiedyś taki czas albo taka chwila w historii ziemi, da wird er dieses Volk wieder beiseite setzen, że ten nowy naród będzie kiedyś odsunięty na bok, und Israel wieder an dessen Stelle setzen. A Israel będzie znowu na jego miejscu postawiony. Wir können das auch nachlesen von dem Gleichnis mit dem Ölbaum und den edlen und unedlen Zweigen. Możemy o tym też i przeczytać w tym podobieństwie o tym drzewie oliwnym, w przypadku którego jest mowa o tym, że były na tym drzewie zarówno gałązki szlachetne, jak też i nieszlachetne. Und wenn das geschehen ist, ist alles erfüllt. I gdy to w końcu się stanie w historii świata, to wtedy będzie do końca spełnione to, was das Alte Testament über ihn vorausgesagt hat. Co Stary Testament na temat Pana Jezusa przepowiedział. Deswegen sagt er auch, bevor der Himmel und Erde vergehen werden. Dlatego też w następnym wierszu mógł powiedzieć, bo zanim przeminie niebo i ziemia, wird nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko się stanie. Well, ein Jota ist das kleinste Zeichen des griechischen Alphabets, unser I, mehr oder weniger. Ta jota to nic innego jak najmniejszy znak albo litera w tym alfabecie griechicznym. Mm. W alfabecie greckim mniej więcej jakby nasze I. Und das Strichlein, das ist der kleinste Buchstabe des hebräischen Alphabets. A kreska to jest najmniejsza litera w hebrajskim alfabecie. Und Gott sagt hier sozusagen, ich passe auf mein Wort auf. I tym samym tutaj Bóg nam daje jasno do zrozumienia, że ja zwracam uwagę bardzo dokładnie na moje słowo. Dass nicht ein Strichlein in der Geschichte dieses Buches vergeht. Żeby ani jedna kreseczka nie przeminęła w historii, jaką podaje nam ta księga, bis sich alles erfüllt hat.
aż w końcu wszystko będzie wypełnione. Das heißt, wenn du heute deine Bibel aufschlägst, a to oznacza dla nas, że gdy dzisiaj otwierasz swoją Biblię, dann kannst du sicher sein, dass du den richtigen Text in den Händen hältst. To oznacza, że masz w swoich rękach ten właściwy przez Boga dany tekst. Natürlich benutzen wir heute eine Übersetzung. Naturalnie, my wszyscy teraz używamy tłumaczenia tej Biblii. Sie mag mehr oder weniger genau sein. A tłumaczenia mogą być mniej lub bardziej dokładne w stosunku do oryginału. Und Gott bezieht das natürlich auf den hebräischen, alttestamentlichen und griechisch-neutestamentlichen Text. A Bóg miał tu na myśli oczywiście tekst Starego Testamentu, który był w hebrajskim, a tekst Nowego Testamentu, który był zapisany w greckim. Ale wenn wir uns die Handschriften der Juden angucken, ale gdy przyjrzymy się rękopisom, jakie Żydzi jeszcze posiadają, sie stimmen fast hundertprozentig untereinander überein. To możemy stwierdzić, że wszystkie rękopisy prawie że w 100% są zgodne między sobą. Ich habe im Museum vier Tora-Rollen, also viermal die fünf Bücher Mose. Ja w moim muzeum mam 5 egzemplarzy zwojów Tory, czyli Tora to jest 5 ksiąg Mojżeszowy. Eine stammt aus Russland. Jeden zwój pochodzi z Rosji. Eine stammt aus Portugal. Jeden następny z Portugalii. Eine stammt aus Marokko. Inny z Maroka. Eine stammt aus Jerusalem selbst. Następny ze samej Jerozolimy. Sie sind alle zwischen 200 bis 400 Jahre alt. I wszystkie one mają od mniej więcej 200 do 400 lat swojego wieku. Und sie haben alle genau den gleichen Text. I stwierdziłem, że wszystkie mają dokładnie taki sam tekst. Wir haben sie verglichen. My porównywaliśmy je. Und es ist etwas, was unvorstellbar ist. I stwierdziliśmy, że to jest rzecz niewyobrażalna. Das zeigt uns, wie sorgfältig die Juden ihre Schriftrollen abschrieben. A to wszystko wskazuje na to, jak dokładnie Żydzi przepisywali swoje zwoje ksiąg Starego Testamentu. Aber es zeigt uns auch, dass Gott seine Hand darüber gehalten hat. Ale z drugiej strony możemy widzieć, jak Bóg swoją rękę zawsze miał czuwającą nad swoim słowem. Nicht ein Jota oder ein Strichlein soll vergehen. I tak jak tu czytamy, ani jedna kreska, ani jedna jota nie przeminą z tego, co jest napisane. Eine der großen Hinweise, dass dieses Buch wirklich von Gott sein muss. I to jest właśnie jedna z wielkich wskazówek pokazujących dobitnie jasno, że ta księga wyszła spod ręki Bożej. Aber es heißt hier weiter, bis alles geschehen ist. Ale dalej tutaj jest napisane, aż wszystko to się stanie. Und das wird erst am Ende des tausendjährigen Reiches der Fall sein. A to, że się wszystko dokładnie stanie, to dopiero będzie miało swoje miejsce pod koniec tysiącletniego Królestwa Pokoju. Vielleicht wenn Gott die Erde zusammenfalten wird wie ein Gewand und eine neue Schöpfung machen wird. Może dopiero wtedy, gdy Bóg zwinie całą ziemię, jak jest napisane, że będzie zwinięta ziemia i niebiosa, jak ktoś zwija swój płaszcz. Ja, das heißt also, das Gesetz gilt heute auch noch. A to oznacza, że również i zakon obowiązuje w dniu dzisiejszym. Oder ist tatsächlich so, das Gesetz besteht heute noch. Tak, rzeczywiście tak jest. Zakon dalej istnieje dzisiaj. Es wird im tausendjährigen Reich bestehen. I ten zakon będzie dalej istniał w tysiącletnim królestwie. Und sogar der Opferdienst im tausendjährigen Reich wird einmal nach dem Gesetz erfüllt werden. Jak również też i w tym tysiącletnim królestwie pokoju będzie wykonywana służba ofiarnicza zwierząt, tak jak to jest dokładnie opisane w zakonie. Also müssen wir Christen uns auch nach dem Gesetz richten. A więc to oznacza, że my chrześcijanie też mamy dokładnie według tego zakonu się kierować. Ich will es anders erklären. Ale ja chciałbym to wyjaśnić jeszcze inaczej. Wir richten uns nicht bewusst danach. My nie kierujemy się świadomie według niego. Sondern wir tun es automatisch. Nie, my to wykonujemy jak gdyby automatycznie. Wenn wir das tun, was zur Ehre Gottes ist. Poprzez tylko to, że my w życiu wykonujemy to, co jest ku czci Bożej. Denn dann sind wir Nachahmer Christi. Dlatego wtedy stajemy się też i naśladowcami Chrystusa, der das Gesetz vollkommen erfüllt hat. Który właśnie zakon doskonale wypełnił. Das heißt, das Gesetz ist sozusagen die Minimalanforderung Gottes, die wir auch in der Gnade wiederfinden.
Co to oznacza, że zakon jest tym minimalnym żądaniem Bożym, który my musimy wypełnić również żyjąc w okresie czasu łaski. Sie ist also nicht meine Lebensgrundlage. Oczywiście zakon nie jest dla mnie tą podstawą prowadzenia mojego życia. Aber sie ist die Grundlage für Menschen, die Gott ablehnen. Ale on jest tą zasadą dla wszystkich ludzi, którzy Boga odrzucają. Das dürfen wir auch nicht vergessen, wie viele Menschen gibt es auf dieser Erde, die von Gott nichts wissen wollen. Tego też nie możemy zapominać. Ileż na tej ziemi jest takich ludzi, którzy świadomie nie chcą nic wiedzieć o Bogu. Die damit unter dem Gericht Gottes stehen. A tym samym od razu znajdują się pod sądem Bożym. Aber wenn Gott richtet, braucht dafür eine Grundlage. A jeżeli Bóg ma kogoś sądzić, to do tego potrzebuje też i jakieś podstawy. Und diese Grundlage wird dann das Gesetz sein. I tymi podstawami będą dla Boga, tą podstawą będzie zakon. Das heißt, wenn du Gott in deinem Leben nicht annimmst, to oznacza dla ciebie osobiście, że jeżeli ty w twoim życiu nie przyjmiesz Boga, und du stehst vor diesem Richterstuhl Gottes einmal, i kiedyś będziesz musiał stanąć przed tam stolicą sędziowską Bożą, dann wird Gott sozusagen das Gesetz aufschlagen, to wtedy Bóg, można to tak obrazowo powiedzieć, otworzy księgę zakonu, dann wird dein Leben daneben stellen, i postawi zapis twojego życia obok tej księgi zakonu. Dann wird dir überall zeigen, wo du das Gesetz übertreten hast. I na każdym punkcie historii twojego życia pokaże ci, w którym miejscu przekroczyłeś zakon. Wir kennen das Urteil Gottes über solche, die das Gesetz übertreten. I my znamy sąd Boży nad tymi, którzy ten zakon przekroczyli. Die Strafe ist der Tod, der ewige Tod. I karą za to jest śmierć, a trzeba dodać śmierć wieczna. Das heißt, wenn du Gott als deinen Retter annimmst, a to z drugiej strony dla ciebie oznacza, jeżeli ty Boga przyjmiesz do swojego serca jako Boga Zbawiciela, und deine Sünden aufrichtig bekennst, jeżeli ty twoje grzechy szczerze przed Bogiem wyznasz, dann hast du die Verheißung Gottes, dass Gott deiner Sünde nie mehr gedenken wird. To możesz odebrać od Boga Jego obietnicę skierowaną do ciebie, że Bóg już nigdy więcej nie wspomni twoich grzechów. Dass er sie in die tiefsten Tiefen des Meeres geworfen hat. I obrazowo jest to określone, że one zostały wrzucone do największych głębin morza. Auch die Sünden, die du vielleicht längst vergessen hast. Nawet i te grzechy, które ty może już od dawien dawna zapomniałeś, że je popełniłeś. Die du deswegen Gott vielleicht nie bekannt hast. I których może ty z tego powodu Bogu nigdy nie wyznałeś. Auch die Sünden, die du unabsichtlich getan hast. Również i wszystkie te grzechy, które nieświadomie popełniłeś. Die dir vielleicht gar nicht bewusst geworden sind. Grzechy, których w ogóle nawet nie byłeś świadomy, że coś przekroczyłeś. Gott in seiner Gnade und Barmherzigkeit vergibt alles. Bóg w swojej łasce przebaczy ci wszystkie. Aber wenn du diese Gnade nicht annimmst, ale jeśli tej Bożej łaski nie przyjmiesz, dann wird die Messlatte das Gesetz sein. Wtedy ten przymiar Boży będzie do ciebie przyłożony. Eine ganz, ganz ernste Botschaft. I jest to naprawdę do ciebie skierowane bardzo, bardzo ważne poselstwo. Und es gibt nur diese beiden Möglichkeiten, entweder oder. I dlatego wiedz, że w twoim życiu są tylko te dwie możliwości. Albo w jedną, albo w drugą stronę. Und hier erklärt der Herr Jesus, dass die Christen, die versuchen, in dem Reich Gottes zu leben, das Gesetz automatisch erfüllen. I tu Pan Jezus w tych wierszach wyjaśnia, że wszyscy chrześcijanie, którzy w tym Królestwie Bożym próbują żyć, oni muszą spełniać automatycznie wszystkie przepisy zakonu. Natürlich nicht in Vollkommenheit, wir straucheln oft, sagt Jakobus. A naturalnie nie jest to możliwe, aby doskonale wypełnić, bo list Jakuba nam jasno pokazuje, tam jest napisane, często my potykamy się. Vers 19 entwickelt einen neuen Gedanken, den wir andauernd in den folgenden Versen finden. Wiersz 19 rozwija teraz nową myśl, którą możemy znaleźć w następnych wierszach ciągle na nowo. Dass die Pharisäer und Schriftgelehrten die Gebote, das Gesetz so ein klein wenig abgeändert haben. Że faryzeusze i nauczeni w piśmie te wszystkie przykazania zakonu troszeczkę pozmieniali. Der Herr spricht hier in Vers 19 von den geringsten Geboten.
Pan mówi w tym 19 wierszu, że o tych najmniejszych nawet przykazaniach. Ich will mal zwei Stellen anführen. Chciałbym przytoczyć teraz dwa miejsca. Und zwar aus Matthäus 22 und Matthäus 23. Mateusza 22, 23 rozdział. Matthäus 22, Vers 36. 22 rozdział Mateusza, 36 wiersz. Ja. Nauczycielu, które przykazanie jest największe? Lehrer, welches ist das große Gebot in dem Gesetz? Da sehen wir, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten oder Sadduzäer auch noch bei dem Gesetz unterschieden zwischen großen und zwischen kleinen Geboten. Po tym pytaniu możemy poznać, że faryzeusze, saduceusze i nauczeni w piśmie zakon dzielili na sprawy ważne i mniej ważne. Und dann sagt der Herr, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben. I Pan odpowiedział, będziesz miłował Pana Boga swego. Dies ist das große und erste Gebot in Vers 39. I w następnym wierszu czytamy, to jest największe i pierwsze przykazanie. Aber damit endet die Antwort nicht. Ale na tym nie kończy się odpowiedź Pana Jezusa. Sondern er sagt, das zweite aber ihm gleiche ist. Ale Pan dodaje, a drugie podobne temu w 39 wierszu. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Das eine Gesetz, das erste, fasst sozusagen die Beziehungen des Menschen zu Gott zusammen. Ten pierwsze przykazanie, to największe i pierwsze, to ono określa właśnie ten związek człowieka z Bogiem. Und das andere Gebot, das fasst sozusagen die Beziehungen der Menschen untereinander zusammen. A te drugie przykazanie streszcza w sobie wszystkie związki i powiązania zależności pomiędzy wszystkimi ludźmi. Und Gott sagt, das erste, das große Gebot ist, du sollst diese Beziehung zu Gott haben. I Pan Jezus powiedział, te pierwsze, najważniejsze przykazanie, ty zawsze powinieneś mieć swój stosunek z Bogiem uporządkowany. Aber das zweite im gleiche, also genauso große. A drugie, które jest podobne temu, co to znaczy, że dokładnie tak samo wielkie jak pierwsze, ist die vertikale Beziehung, die Beziehung der Menschen, der Gläubigen untereinander. A to mowa jest o tych związkach pomiędzy nami, ludźmi wierzącymi. Można powiedzieć, to są te powiązania w poziomie, a z Bogiem w pionie. Also Gott sagt sozusagen, wenn du von großen Geboten sprichst. A więc teraz Pan powiedział, jeśli ty w ogóle chcesz mówić o jakichś wielkich przykazaniach, ist die Antwort völlig einfach. To odpowiedź jest całkowicie prosta. Dann sind sie alle groß. Wiedz, że wszystkie przykazania są wielkie. Die andere Stelle ist in Matthäus, ich glaube, 23. Następne miejsce, w tym chyba następnym rozdziale, 23 znajdujemy. A ja, Vers 23. Tak, właśnie 23 wiersz. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, denn ihr verzehntet die Minze und den Dill und den Kümmel und habt die wichtigeren Dinge des Gesetzes beiseite gelassen, das Gericht und die Barmherzigkeit und den Glauben. Diese aber hättet ihr tun und jene nicht lassen sollen. 23 rozdział Mateusza, 23 wiersz. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i z kopru i z kminku, a zaniedbaliście tego, co ważniejsze w zakonie, sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności. Te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać. Das heißt, die Gesetzgelehrten und die Schriftgelehrten und Pharisäer haben tatsächlich unterschieden zwischen wichtigen und nicht so wichtigen Dingen. To znaczy, że ci nauczeni w piśmie, faryzeusze i saduceusze, oni robili różnicę pomiędzy wszystkimi przepisami zakonu. Was sagt der Herr ihnen? I co Pan im na to powiedział? Das, was ihr für nicht so wichtig gehalten habt, das hättet ihr auch tun sollen. Że to, co żeście uważali za mniej ważne, wy też to powinniście wypełniać. Und das, was ihr für so wichtig gehalten habt, a wszystko to, co wyście uważali za tak bardzo ważne,
Das hättet ihr nicht lassen sollen. To tego nie powinniście też zaniedbywać. Das heißt, wir müssen alles erfüllen oder ihr musstet alles erfüllen, was in diesem Gesetz steht. A to oznacza ja właśnie to, że wszystko, co jest napisane w zakonie, powinno być wypełnione. Das zweite, was die Schriftgelehrten und Pharisäer gemacht haben, ist. Drugą rzecz, którą uczynili nauczeni w piśmie i faryzeusze, to było. Dass sie dem Gesetz noch Unmengen an zusätzlichen Dingen hinzugefügt haben. Że oni do tego zakonu dołożyli niezliczoną ilość swoich własnych ludzkich przepisów. Und das werden wir nachher ab Vers 21 sehen. I to będziemy oglądali później, począwszy od 21 wiersza. Also der Jesus sagt, wenn du irgend in Vers 19 eins dieser geringsten Gebote auflöst, also wenn ihr schon eine Unterscheidung macht. I tak tu oglądamy w tym 19 wierszu. Jeżeli wy teraz te najmniejsze z tych przykazań nie wypełnicie, to znaczy, jeżeli robicie różnicę w ogóle pomiędzy przykazaniami, also wenn ihr schon unterscheidet zwischen geringen und wichtigen Geboten, jeśli w ogóle to rozróżniacie, że są ważne i mniej ważne przykazania, dann sage ich euch eins. To ja jedno wam muszę powiedzieć. Wenn ihr das allergeringste auflöst, jeżeli byście najmniejsze z tych przykazań uczynili nieważnym, und den Menschen lehrt, ihr braucht es nicht zu beachten, i byście tak ludzi uczyli, że nie musicie na to zwracać uwagi, dann wirst du der geringste heißen im Reich der Himmel. To będziesz właśnie ty nazywany tym najmniejszym w Królestwie Niebios. Und auf der anderen Seite sagt der Herr, a z drugiej strony Pan powiedział, wer irgend aber sie tut und lehrt, jeśli ktoś będzie tego to czynił i tak nauczał, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. Wir merken, es geht hier nicht um die Versammlung Gottes, wozu alle Gläubigen gehören. Na pewno zauważacie, że tu nie chodzi w ogóle o zgromadzenie Boże, do którego my możemy też między innymi należeć. Es geht hier um die Erde, wo gläubige und ungläubige Menschen leben. Nie, tu chodzi po prostu o całą ziemię, na której żyją ludzie wierzący i niewierzący. Es ist jetzt der Regierungsbereich, der vom Himmel aus durch Jesus Christus im Verborgenen regiert wird. Jest to cały ten obszar, nad którym Pan Jezus sprawuje swoje panowanie, będąc teraz w niebie. Hat uns das heute nichts mehr zu sagen, war ja nur für die Jünger damals. Czy ten zakon teraz ma nam nic nie mieć do powiedzenia tylko z tego powodu, że obowiązywał tamtejszych uczniów? Weißt du, wenn heute jemand ein reines soziales Evangelium bringt? Wiesz co, jeżeli dzisiaj ktoś przynosi tylko do ciebie taką Ewangelię, która jest nazywana Ewangelią socjalną. Und vergisst die lebenswichtige Botschaft vom Kreuz. I nie wspomina o tej jakże ważnej ze względu na życie wiadomości dotyczącej zbawienia przez krzyż, dass der Mensch ein Sünder ist und verloren geht in die Hölle kommt, wenn er nicht Buße tut. Jeżeli w ogóle nie wspomina o tym, że człowiek jest grzesznikiem i ze swojego stanu tylko i wyłącznie jest przeznaczony na piekło, dann ist das genau das, was Vers 19 sagt. To wtedy dzieje się dokładnie to, o czym mówi ten wiersz 19. Dann hat man eine der Dinge, die man vielleicht nicht für so wichtig erhält. Bo wtedy jedną z tych rzeczy, którą ten człowiek nauczając tak uważa, że to nie jest takie ważne, den Menschen vorenthalten. On po prostu ludzi oszukał, nie mówiąc o niej, że jest ważna. Und ihnen nicht gesagt, dass sie diesen Schritt tun müssen. I nie powiedział ludziom, że muszą koniecznie ten jeden ważny krok w życiu uczynić. So etwas wird Gott einmal richten müssen. To coś takiego Bóg kiedyś będzie musiał sądzić. Er drückt es hier ganz allgemein aus. Pan to wyraził tak ogólnie. Er wird der geringste im heißen im Reich der Himmel. Ten będzie nazwany najmniejszym w Królestwie Niebios. Das ist schon eine ernste Ermahnung auch an uns. To wszystkie te słowa są bardzo poważnym napomnieniem dla nas wszystkich. Dass wir das Wort Gottes recht teilen. Abyśmy prawidłowo dzielili Słowo Boże. Lass uns noch kurz wykładali je. Lass uns noch kurz auf Vers 20 eingehen vor der Pause.
I przed przerwą jeszcze wspomnimy o 20. wierszu. Er sagt hier, denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht bei weitem übersteigt, werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Pan tu mówi, albowiem powiadam wam, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Was bedeutet eure Gerechtigkeit, womit er die Jünger sofort anspricht? Co to oznacza wasza sprawiedliwość, z którym to określeniem zwraca się do swoich uczniów? Das Schöne ist, wir kriegen diesen Ausdruck erklärt sogar in der Bergpredigt. Najpiękniejsze to jest to, że te wyrażenie mamy wyjaśnione właśnie w treści tego kazania na górze. Nämlich in Matthäus 7. Mianowicie w Mateusza 7 rozdziale. In Matthäus 7, Vers 21. W wierszu 21. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmel ist. 7. rozdział, 21. wiersz. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. Also was diese beiden Verse miteinander verbindet, ist der Ausdruck, in den Himmel, in das Reich der Himmel eingehen. A więc jedna rzecz, która łączy te dwa wiersze, to to, że tu mowa jest o wejściu do tego Królestwa Niebios. Matthäus 5 sagt, wenn eure Gerechtigkeit größer ist als die der Pharisäer. Mateusza 5 rozdział mówi dobitnie o tym, że wasza sprawiedliwość ma być większa niż tych uczonych w piśmie. Matthäus 7 sagt, a Mateusz 7 rozdział mówi, wenn ihr den Willen meines Vaters tut. Jeśli będziecie czynili wolę mojego Ojca. Und wenn ihr nicht schauspielt. I jeżeli nie będziecie tylko aktorami, którzy udają, że czynią. Also eure Gerechtigkeit bedeutet. A więc to określenie wasza sprawiedliwość to oznacza. Es ist eine praktische Gerechtigkeit. Że tu mowa jest o praktycznej sprawiedliwości. Die erstens von uns fordert, dass wir ehrlich gegen uns selbst sind. Pierwsza ta rzecz od nas żąda tego, abyśmy byli szczerymi w postępowaniu między sobą. Und zweitens, dass wir den Willen des Vaters tun. A po drugie, abyśmy wykonywali wolę Ojca. Wir können also Vers 20 auch so lesen. A więc ten 20 wiersz możemy następująco też i tak przeczytać. Wenn ihr nicht den Willen des Vaters tut, jeśli nie będziecie wykonywali woli Ojca, im Gegensatz zu den Schriftgelehrten und Pharisäern, w przeciwieństwie do tych nauczonych w piśmie i faryzeuszy, werdet ihr die Segnungen Gottes nicht genießen können. To nie będziecie mogli korzystać z tych błogosławień Bożych. Das ist im Endeffekt die freiere Wiedergabe von Vers 20. Takie jest wolne tłumaczenie tego 20 wiersza. Also auf der einen Seite zeigt der Jesus, dass er das Gesetz vollkommen erfüllt hat. Z jednej strony Pan Jezus pokazuje, że on doskonale ten zakon spełnił. Dass er die Summe aller Prophezeiungen des Alten Testamentes ist. Że on jest podsumowaniem wszystkich Vielleicht sollten wir, weil ich optimistisch bin, das Kapitel zunächst bis zu Ende lesen. Ponieważ jestem nastawiony optymistycznie, to przeczytajmy ten rozdział do końca, czyli 5 rozdział Ewangelii Mateusza, począwszy od 21 wiersza do końca rozdziału. Słyszeliście, iż powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd, a kto by rzekł bratu swemu, racha, stanie przed Radą Najwyższą, a kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny. Jeśli byś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy złóż dar swój. Pogódź się rychło z przeciwnikiem swoim, póki jesteś z nim w drodze, aby cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia służę, i abyś nie został wtrącony do więzienia. Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż oddasz ostatni grosz.
Słyszeliście, iż powiedziano, nie będziesz cudzołożył, a ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Jeśli tedy prawe oko twoje gorszy cię, wyłup je i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby całe ciało twoje miało pójść do piekła. A jeśli by prawa ręka twoja cię gorszyła, a jeśli prawa ręka twoja cię gorszy, odetnij ją i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby miało całe ciało twoje znaleźć się w piekle. Powiedziano też, ktokolwiek by opuścił żonę swoją, niech jej da list rozwodowy. A ja wam powiadam, że każdy, kto opuszcza żonę swoją, wyjąwszy powód wszeteczeństwa, prowadzi ją do cudzołóstwa, a kto by opuszczoną poślubił, cudzołoży. Słyszeliście także, że powiedziano przodkom, nie będziesz fałszywie przysięgał, ale dotrzymasz Panu przysiąg swoich. A ja wam powiadam, abyście w ogóle nie przysięgali ani na niebo, gdyż jest tronem Boga, ani na ziemię, gdyż jest podnóżkiem stóp Jego, ani na Jerozolimę, gdyż jest miastem wielkiego króla. Ani na głowę swoją nie będziesz przysięgał, gdyż nie możesz uczynić nawet jednego włosa białym lub czarnym. Niechaj więc mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie, bo co ponad to jest od złego. Słyszeliście, iż powiedziano oko za oko, ząb za ząb, a ja wam powiadam, nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. A temu, kto chce od ciebie, kto chce się z tobą procesować i zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz. A kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie. Temu, kto cię prosi, daj, a od tego, kto chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce Jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeśli byście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? A jeśli byście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. Ab Vers 21 haben wir, ich sag mal, sechs Punkte aus dem Gesetz. Począwszy od tego 21 wiersza 5 rozdziału Mateusza, możemy tutaj oglądać sześć punktów wyciągniętych z zakonu. Also sechs Punkte aus dem Gesetz, die jetzt etwas genauer behandelt werden. Sześć punktów wyciągniętych z zakonu, które tutaj Pan dokładniej zaczyna rozważać. Bevor ich jetzt damit beginne, möchte ich erst was zu dem Aufbau dieser einzelnen Punkte sagen. I zanim to zaczniemy rozważać, chciałbym pokazać, jaka jest budowa tych poszczególnych punktów. Der Aufbau ist nämlich stets der gleiche. A mianowicie, ta budowa tych punktów poszczególnych jest zawsze taka sama. Der Herr erwähnt zuerst ein Gebot Gottes aus dem Alten Testament. Pan najpierw wspomina pewne przykazanie z Zakonu Bożego, ze Starego Testamentu. Anschließend folgt meistens etwas, was die Schriftgelehrten hinzugefügt haben. W połączeniu z tym bardzo często jest dodane to, co ci nauczeni w Piśmie do tego dodawali. Oder wo sie es manchmal abgeschwächt haben. Albo podawane jest coś, co oni właśnie twierdzili, że nie jest tak zbyt ważne. Der Herr Jesus bestätigt
als drittes das Gebot aus dem Alten Testament. A jako trzecia rzecz jest zawsze podane, że Pan Jezus potwierdza te przykazania ze Starego Testamentu, że są ważne. Und verschärft es sogar noch. A nawet trzeba powiedzieć, w niektórych punktach jeszcze bardziej zaostrza wymagania tego przykazania. Als viertens verwirft er dann die Zusätze der Pharisäer und Schriftgelehrten. Jako czwarty punkt oglądamy, że zdecydowanie odrzuca wszystkie dodatki podane przez nauczonych w piśmie i faryzeuszy. Und erklärt den Jüngern, was dieses Gebot für sie heute bedeutet. I wyjaśnia dodatkowo uczniom, co to przykazanie dla nich w tamtejszych czasach oznacza, w których oni żyli. Das ist dann also immer der fünfte Punkt. I to zawsze jest piątym punktem. Und diesen Aufbau haben wir bei jedem dieser sechs Gebote, die hier erwähnt werden. I tego rodzaju budowę wyjaśnienia znajdujemy w tych sześciu przykazaniach, które tu w tym przeczytanym urywku znajdujemy. Wenn man sich diese Struktur vor Augen hält, jeżeli tego rodzaju strukturę będziemy mieli zawsze przed oczami, dann sind die Verse gar nicht so verwirrend, die jetzt kommen. To nie będziemy uważali, że te wiersze, które teraz będziemy rozważali, są jakoś pomieszane. Es gibt noch zwei Besonderheiten, die wir bei jedem Gebot finden. I dwie jeszcze szczególne rzeczy znajdujemy w stosunku do każdego przykazania. Es beginnt nie mit es steht geschrieben. Mianowicie zawsze się to zaczyna od takich słów jest napisane. Sondern es beginnt immer mit den einleitenden Worten ihr habt gehört das. Przepraszam, nigdy nie jest napisane, że jest napisane w zakonie. Nie, Pan tu używa takiego określenia, to wy słyszeliście, iż powiedziano przodkom. Warum macht das der Herr Jesus? Dlaczego Pan Jezus to tak podał? Der Herr Jesus, der möchte nicht das Wort Gottes korrigieren. Pan Jezus nie chce korygować Słowa Bożego. Er möchte auch nicht das Wort Gottes in Frage stellen. On również nie chce podważać treści Słowa Bożego. Aber was er korrigieren möchte, ist das, was man aus dem Wort Gottes gemacht hat. Nie, Pana celem jest tylko skorygowanie tego, co ludzie zrobili ze Słowa Bożego. Darum sagt er, ihr habt gehört, dass gesagt ist. I dlatego jest zawsze napisane, słyszeliście, iż powiedziano wam. Und dazwischen steckt so ein klein wenig der Vorwurf. I w tym właśnie tak troszeczkę odczuwa się swego rodzaju zarzut. Habt ihr es denn auch überprüft, ob es so mit dem Wort Gottes in Übereinstimmung ist? Czy w ogóle żeście kiedyś się zmusili do tego, aby sprawdzić, czy to się zgadza ze Słowem Bożym, co żeście słyszeli? Den Vorwurf müssen wir uns auch manchmal gefallen lassen. I również my powinniśmy skłonić głowy przed tego rodzaju zarzutem, bo i myśmy w tym zawiedli. Dass wir oft argumentieren, es ist gesagt worden. Jakże często my argumentujemy, jest powiedziane. Aber haben wir die Argumente erstmal am Wort Gottes überprüft? A czy w ogóle kiedykolwiek żeśmy wypróbowali te argumenty, patrząc na treść Słowa Bożego? Das ist eine wichtige Aufgabe, die wir haben. Bo to jest jedno z ważnych zadań, jakie my tutaj na ziemi posiadamy. Dazu müssen wir das Wort Gottes natürlich auch gut kennen. Aby tak się stało, to najpierw musimy Słowo Boże dobrze poznać. Aber das Wort Gottes lernst du nur dann gut kennen, wenn du es auch regelmäßig liest. A Słowo Boże możesz dobrze poznać tylko wtedy, jeżeli będziesz to Słowo regularnie czytał. Und wenn du es auch intensiv liest. Tylko wtedy, jeżeli będziesz intensywnie je czytał. Mir erzählte mal einer in Deutschland ganz stolz, dass er jeden Tag 10 Minuten in der Bibel liest. Mnie kiedyś ktoś w Niemczech bardzo dumny powiedział, że on codziennie czyta 10 minut Biblii. Ich hoffe, dass jeder, der hier sitzt, wenigstens 10 Minuten in der Bibel liest. Mam nadzieję, że każdy, który tu jest w tej sali, codziennie przynajmniej te 10 minut czyta Biblię. Machst du das wirklich intensiv? 10 Minuten in der Bibel lesen? Jeżeli będziesz to rzeczywiście robił intensywnie, czytając 10 minut Słowo Boże. Ist das viel 10 Minuten? Bitte? Ist das viel 10 Minuten? A jak myślisz, czy to dużo 10 minut? Wir machen mal eine kleine Rechenaufgabe. Zróbmy teraz małe zadanie z matematyki. Und ich glaube, dass ihr alle sehr gut im Rechnen seid. Mam nadzieję, że wszyscy jesteśmy dobrzy z liczenia. Eine Stunde hat sechs 10-Minuten-Päckchen.
Jedna godzina zawsze składa się ze sześciu takich dziesięciominutówek. Ein Tag hat 24 Stunden. Dzień składa się z 24 godzin. 6 mal 24 macht 144. 6 razy 24 to daje wynik, że będzie to 144. Das heißt, ein Tag hat 144 10-minuten-päckchen. A więc to oznacza, że cały dzień zawiera w sobie 144 takie paczuszki 10-minutowe. Wenn du 10 Minuten am Tag in der Bibel gelesen hast, jeżeli żeś czytał 10 minut twoją Biblię w ciągu dnia, hast du weniger als 1% deiner Tageszeit für das Wort Gottes benutzt. To oznacza, że użyłeś mniej niż 1% całego twojego czasu, jaki masz do dyspozycji w jednej dobie. Könnt ihr mal die ganzen Jugendlichen fragen, chciałbym teraz zapytać wszystkich was z młodych, wie viel Prozent deines täglichen deiner täglichen Zeit du vor dem Internet sitzt. Ile procent twojego czasu codziennego siedzisz przed twoim komputerem i czytasz w internecie? Und dann kann man sich mal fragen, wo sitzen die Prioritäten in meinem Leben? I teraz, jak to sobie porównasz, to możesz siebie samego zapytać, na co ty kładziesz w swoim życiu nacisk i jakie są priorytety w twoim życiu? Das erste, was wir hier lernen können. A więc pierwszą rzecz, którą możemy się teraz nauczyć, dass wir Zeit für Gott investieren. Ile czasu my inwestujemy dla Boga? Zeit zum Lesen, Zeit zum Beten. Ile czasu inwestujemy na czytanie, ile na modlitwę? Ihr habt gehört, was gesagt ist. Wyście słyszeli, że było powiedziane. Habt ihr auch geprüft, was gesagt worden ist? Jeżeli żeście to słyszeli, czy wyście w ogóle się przymusili, aby to sprawdzić, co było powiedziane? Wir haben noch eine zweite Besonderheit. I jeszcze drugą, szczególną rzecz tu oglądamy. Das ist die Antwort des Herrn Jesus jeweils. A to jest odpowiedź samego Pana Jezusa. Ich aber sage euch. Ale ja powiadam wam. Das ich ist kursiv gedruckt. To słówko ja w tych tłumaczeniach Biblii dobrze zrobionych jest pisane w kursywą. Es ist eine Betonung. A to oznacza, że ono jest szczególnie podkreślone. Also auf der einen Seite zitiert der Herr ein Gebot aus dem Alten Testament. Z jednej strony widzimy, że Pan cytuje jedno z przykazań Starego Testamentu. Ergänzt es noch mit dem, was die Schriftgelehrten dazugefügt haben. Uzupełnia tym, co do tego dodali nauczeni w Piśmie. Und sagt, ich aber sage euch Folgendes. A do tego dodaje, ale ja podaję wam następującą rzecz. Wer ist dieser ich? Kim jest właśnie ten, który siebie określa jako ja? Es ist dieser Mann, der auf dem Berg saß. To jest ten mąż, który siedział na tej górze. Natürlich ist dieser Berg nicht durch Zufall dort. Z całą pewnością ta góra nie była w tym miejscu przypadkowo. Sondern wir merken sofort die Parallele zu Mose, der auch auf einem Berg war. Natychmiast możemy zauważyć tutaj porównanie z Mojżeszem, który też przebywał na pewnej górze. Und der dort auf dem Berg von dem gleichen Gott die Gebote bekam. I ten Mojżesz na górze otrzymał od tego samego Boga właśnie te przykazania. Der jetzt hier sagt, ich aber sage euch. Od tego samego Boga, który teraz do nas tutaj mówi, ale ja wam powiadam. Das heißt, hier spricht der Geber der Gebote zu ihnen. A więc to oznacza, że dawca tych przykazań do nich przemawiał. Und zeigt uns im Endeffekt, wie er diese Gebote verstanden haben will. I to tym samym oznacza dla nas, że on nam pokazuje, jak on chce, abyśmy każde z jego przykazań zrozumieli. Das heißt, wir haben hier sogar einen Schlüssel, wie wir das Alte Testament verstehen müssen. A więc tym samym daje nam tu klucz, pod którym my możemy zrozumieć Stary Testament. Nämlich in einer geistlichen Art. Mianowicie w duchowy sposób. Nicht in einer äußeren Form. Nie chodzi tu o zachowanie zewnętrznej formy. Sondern in einer Angelegenheit des Herzens. Ale chcę pokazać nam, że zrozumienie tego to jest sprawa naszego serca. Das hat sogar schon der Herr dem Volk Israel gezeigt. A nawet Pan to pokazał już swojemu narodowi.
Denn er sagt einmal, dass er mit dem Volk Israel einen neuen Bund schließen wird. Dlatego, że w Starym Testamencie też jest napisane, że ja zawrę z moim narodem nowe przymierze. Der Jesus hat nie einen Bund mit den Gläubigen der Gnadenzeit geschlossen. Nie. A Pan Jezus, wiedzmy to, nigdy nie zawierał przymierza z wierzącymi obecnego okresu łaski. Auch nicht, als der Herr das Brechen des Brotes eingeführt hat. Nawet i wtedy, gdy Pan Jezus wprowadzał swoją pamiątkę w postaci łamania chleba. Wenn er sagt, dies ist das Blut des neuen Bundes in Lukas und im ersten Korintherbrief. Gdy on kazał zapisać w Ewangelii Łukasza i w pierwszym liście do Koryntian, to jest przymierze, nowe przymierze w krwi mojej. Dann ist das kein Bund, den Gott mit uns geschlossen hat. To nie mowa jest tutaj o takim przymierzu, które by miał z nami Bóg zawierać. Es ist der neue Bund, den Gott mit Israel geschlossen hat. Bo to jest ten nowe przymierze, które Bóg zawarł z Izraelem. Und der in der Zukunft einmal zur Erfüllung kommen wird. Ten nowe przymierze kiedyś w przyszłości z Izraelem się spełni. Und so spricht in Hebräer 8 von diesem neuen Bund. I w Hebrajczyku w 8 rozdziale on właśnie mówi o tym nowym przymierzu. Und sagt, dass dieser neue Bund besser ist als dieser alte Bund. I mówi do tego, że ten nowe przymierze jest lepsze niż stare przymierze. Vers 6. Szósty wiersz, 8 rozdział Hebrajczyku. Dass der hohe Priester Mittler eines besseren Bundes ist, der aufgrund besserer Verheißungen gestiftet ist. Mowa tutaj jest o tym, że ten najwyższy kapłan, szósty wiersz, teraz zaś objął o tyle znakomitszą służbę, o ile lepszego przymierza jest pośrednikiem, które ustanowione zostało w oparciu o lepsze obietnice. Und dann wird anschließend aus dem Buch Jeremia zitiert. I tutaj jest też i podany cytat z księgi Jeremiasza. Dann sagt er, es ist der neue Bund, Vers 8, den ich in Bezug auf das Haus Israel und in Bezug auf das Haus Juda vollziehen werde. I w tym wierszu mowa jest, że on to nowe przymierze, w 8 wierszu to oglądamy, zawrze z domem Izraela i z domem Judy. Und was ist mit uns? A co jest wtedy z nami? 2 Korinther 3, Vers 6. Drugi list do Koryntian, trzeci rozdział, szósty wiersz. Dort heißt es, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes. Drugi list do Koryntian, trzeci rozdział, szósty wiersz, który nas uzdolnił, abyśmy byli sługami nowego przymierza. Das ist ein Widerspruch zu dem, was ich gerade gesagt habe. Czy nie widzicie, że to jest tutaj sprzeczne z tym, co ja poprzednio powiedziałem? Nein, natürlich nicht. Nie, tutaj nie ma sprzeczności. Das Volk Israel ist der Besitzer dieses neuen Bundes. Lud izraelski jest posiadaczem tego nowego przymierza. Sie besitzen ihn. Gott hat diesen Bund mit ihnen geschlossen. To oni posiadają te nowe przymierze i to Bóg z nimi je zawarł. Aber das Volk Israel ist zurzeit beiseite gesetzt. Ale może ktoś powie, ale przecież w tym czasie lud izraelski został odsunięty na bok. Was passiert jetzt? I co teraz się dzieje? Jetzt sind wir Diener dieses Bundes. My staliśmy się sługami tego nowego przymierza. Das heißt, wir bedienen diesen Bund, aber nicht als Besitzer. To znaczy, że my obsługujemy to nowe przymierze, ale nie jesteśmy jego posiadaczami. Sondern als solche, die jetzt anstelle von Israel das Volk Gottes sind. Czyli jesteśmy takimi, którzy w miejscu Izraela staliśmy się ludem Bożym. Das ist ganz wichtig, dass man das versteht, dass Gott keinen Bund mit uns, den Gläubigen der Gnadenzeit, geschlossen hat. To jest bardzo ważne, abyśmy to rozumieli, że z nami, wierzącymi tego obecnego czasu łaski, Bóg nie zawierał żadnego przymierza. Und was ist das Kennzeichen dieses neuen Bundes? I teraz zwróćmy uwagę, jaka jest cecha charakteryzująca te nowe przymierze z Izraelem. Gehen wir kurz in den Propheten Jeremia. Musimy krótko spojrzeć do księgi proroka Jeremiasza. Kapitel 31. 31 rozdział. Jeremiasza 31. Zuerst Vers 31. Najpierw przeczytamy wiersz 31.
Es ist der Bund, den mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda schließen wird. W tamtym wierszu jest napisane: zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Und darauf, deswegen kann es sich nicht auf die Rückführung aus der babylonischen Gefangenschaft beziehen. A w ogóle nie można sobie to tak tłumaczyć, że to jest nowe przymierze po powrocie Izraela z tej niewoli babilońskiej. Denn die bezog sich nur auf die zwei Stämme Juda. Dlatego, że dotyczyłoby to tylko dwóch pokoleń Judy, które wróciły z tej niewoli. Aber hier schließt er einen Bund mit Israel und Juda. A tu jest mowa, że ja zawieram nowe przymierze z domem izraelskim i z domem judzkim. Mit den zwölf Stämmen. A to oznacza, innymi słowy, zawieram nowe przymierze z 12 pokoleniami izraelskimi. Und das muss noch zukünftig sein. A więc ta sprawa będzie jeszcze się działa w przyszłości. Dann wird in Vers 32 dieser Bund im Gegensatz zu dem Bund vom Sinai gestellt. I wtedy czytamy w 32 wierszu, że to nowe przymierze będzie postawione zamiast przymierza, które było zawarte przy górze Synaj, gdy był zakon dawany. Und dann wird in Vers 33 und 34 die Kennzeichen dieses neuen Bundes beschrieben. I w następnych 33, 34 opisane są te cechy charakteryzujące te nowe przymierze. Es ist zuerst ein Werk, was er in ihnen ausführen wird. Najpierw mowa jest o tym, że to jest dzieło, które będzie się działo w nich samych. Vers 33 in der Mitte. Po środku 33 wiersza o tym możemy przeczytać. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Und dann ist es ein Werk, was er an ihnen tun wird. I dlatego jest to dzieło, które on na nich spełni. Denn es heißt in Vers 34 am Ende. Dlatego, że jest napisane pod koniec 34 wiersza. Ich werde ihre Schuld vergeben und ihrer Sünde nicht mehr gedenken. Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę. Es ist ein Bund in ihnen und nein, es ist ein Werk in ihnen und ein Werk an ihnen. A więc jest to dzieło dokonane w ich wnętrzu i dzieło dokonane nad nimi. Es ist das, was wir in der Gnadenzeit erleben, wenn ein Mensch zu Gott kommt. A jest to też i coś takiego, co my przeżywamy, gdy jakiś człowiek przychodzi do Boga. Wenn jemand sich bekehrt und Buße tut. Jeśli ktoś nawraca się i pokutuje, es ist ein Werk in ihm, er kriegt ein neues Herz. I wtedy dzieło jest dokonywane w nim, dlatego że on otrzymuje nowe serce. Und es ist ein Werk an ihm. I też i to jest dzieło dokonane na nim. Gott wird seiner Sünde nie mehr gedenken. Dlatego, że Bóg już nigdy więcej nie wspomni o jego grzechach. Wir sehen diese Person, die hier in Matthäus 5 spricht. A więc widzimy, że ta osoba, która tutaj przemawia w tym 5 rozdziale Mateusza, hat die Legitimation zu sagen, ich aber sage euch. Ma w ręku tą legitymację, która go upoważnia do tego, aby powiedzieć, ale ja wam powiadam. Gehen wir zu dem ersten Gebot, was behandelt wird. Przejdźmy do pierwszego przykazania, o którym jest tu mowa. Es ist aus 2. Mose 20. Jest to przykazanie przytoczone z drugiej księgi Mojżeszowej, z 20 rozdziału. Du sollst nicht töten. Tam jest napisane, nie będziesz zabijał. Aber es wird ergänzt. Ale tutaj jest dodane. Wer aber irgend töten wird, wird dem Gericht verfallen sein. Kto by zabijał, znajdzie się pod sądem. Das hat der Herr Jesus nirgends im Alten Testament so ausgedrückt. W Starym Testamencie nigdzie tak nie jest to sformułowane. Das Gebot lautet, du sollst nicht töten. Punkt. Dlatego, że punkt zakonu tutaj w tym miejscu jest bardzo krótki i zwięzły. Nie będziesz zabijał. Kropka. Wenn jemand doch tötet, a jeśli jednak ktoś zabije, dann wird er auch getötet werden, sagt das Wort Gottes. To Słowo Boże mówi tu wyjaśniająco, ty, to i on będzie zabity. Dass er dem Gericht verfallen sein wird,
A jeśli teraz tu jest mowa, że pójdzie pod sąd, ist ein Einschub, den wir bei dem Gebot nicht finden. Jest to takie słowo, którego nie znajdujemy zapisanego w zakonie. Es sind oft nur Kleinigkeiten, die hier verändert werden. Są to tutaj tylko takie drobnostki, które zostały zmienione. Aber es ist die Handschrift des Teufels. Ale okazuje się, że to są dopiski, które zrobił szatan. Man könnte sich denken, was soll diese Beifügung? Was ist daran so schlimm? Może by ktoś pomyślał, a cóż to w tym takiego złego, że tu zostało coś dopisane? Gehen wir mal zur ersten Sünde der Menschheit. Przejdźmy do pierwszego grzechu, jakie popełniła na ziemi ludzkość. Pierwsza Księga Mojżeszowa. 1. Mose 3. Trzeci rozdział. Die Schlange in Vers 1 sagt. Czytamy o tym, że wąż powiedział tutaj w pierwszym wierszu. Hat Gott wirklich gesagt, ihr sollt nicht essen von jedem Baum des Gartens? Czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? Siehst du, wird das eine Gebot Gottes. I tu możecie zauważyć, że te jedno przykazanie, jakie Bóg dał, es wird abgeändert. Zostało tu tak przekształcone, zmienione. Es wird erweitert. Tak rozszerzone. Und Gott wird damit negativ dargestellt. Że Bóg został postawiony tutaj w negatywnym świetle. Als wenn Gott ein Gott wäre, der alles verbietet. Jak gdyby to Bóg był takim Bogiem, który na wszystko zabrania. Hat Gott gesagt, ihr sollt nicht essen von jedem Baum des Gartens? Czy rzeczywiście Bóg to powiedział, że nie będziecie jedli ze wszystkich drzew tego ogrodu? Hat Gott überhaupt nicht so gesagt. Nie, Bóg nigdy czegoś takiego nie powiedział. Gott hat gesagt, ihr dürft von jeder Frucht des Baumes, ihr dürft von den Früchten aller Bäume essen. Bóg powiedział, możecie jeść ze wszystkich owoców drzew tego ogrodu. Mit einer einzigen Ausnahme. Za jednym tylko wyjątkiem. Nicht von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Za wyjątkiem owocu drzewa poznania dobra i zła. Das ist schon ernst. To już jest bardzo poważna sprawa. Wir merken, das war der erste Schritt der Taktik des Teufels. Zauważamy z pewnością, że to był pierwszy krok taktyki diabła. Und so beginnt diese Abänderung dieses ersten Gebotes. I tak właśnie rozpoczęło się zmienianie tego pierwszego przykazania. Es wird ein klein wenig was hinzugefügt. Troszeczkę zostało do niego dodane. Und jetzt kommen die Worte des Herrn Jesus. I teraz możemy widzieć te słowa Pana Jezusa. Und sagt, auf der einen Seite habt ihr das Gebot, du sollst nicht töten. I Pan Jezus powiedział, z jednej strony macie to przykazanie, nie będziesz zabijał. Auf der anderen Seite habt ihr das, was die Schriftgelehrten dazugefügt haben. A z drugiej strony macie to, co wszyscy nauczeni w Piśmie do tego dodali. Und jetzt kommt das, wie ich es eigentlich verstanden haben wollte. A teraz posłuchajcie tego, co ja właściwie chciałbym od was, abyśmy się tak te słowo rozumieli. Zum einen ist völlig klar, du sollst nicht jemanden leibhaftig töten. Z jednej strony jest to przecież dla was jasne, że nikogo nie będziecie pozbawiali życia. Aber sagt der Herr, ale Pan mówi do tego, es gibt auch eine andere Art des Tötens. Istnieje również też inny sposób zabicia kogoś. Vers 22. A o tym czytamy w 22 wierszu. Jeder, der seinem Bruder ohne Grund zürnt. Że każdy, który bez powodu będzie się gniewał na swojego brata. Oder Vers 21 in der Mitte, wer zu seinem Bruder sagt, du Kopf. Albo jakbyśmy pod koniec tego wiersza przeczytali, jeśli ktoś powie swojemu bratu, głupcze. Oder wer zu seinem Bruder sagt, verrückter. Tutaj u nas jest, jeśli ktoś powie te racha, to jest właśnie ty głupia głowo, dosłownie, albo gdy ktoś powie, tak jak pod koniec tego wiersza, ty głupcze. Das heißt im Endeffekt, der Jesus sagt hier ganz klar. To znaczy, że Pan Jezus tutaj koniec końców bardzo jasno podaje. Wir töten nicht nur durch eine Tat, sondern auch durch unser Herz.
My nie tylko zabijamy poprzez nasz czyn, ale również poprzez i nasze serce. Und das ist hier eine ganz, ganz ernste Angelegenheit. I to staje się już sprawą bardzo, bardzo poważną. Ich war das erste ist, wenn ich über einen anderen Bruder erzürnt, erregt bin, ohne Grund. Pierwsza rzecz to jest to, że jeżeli ja będę rozgniewany na kogoś drugiego bez jakiegokolwiek powodu. Das zweite und dritte ist, wenn ich etwas über jemanden sage, was nicht stimmt oder ihn beleidige. Druga i trzecia rzecz to znaczy jest rzeczą, którą ja będę myślał, a potem to wypowiem, co drugiego człowieka zniesławi. Wir können auch töten durch Worte. I okazuje się, że możemy zabijać słowami. Seien wir vorsichtig, was wir über andere und zu anderen sagen. Bądźmy ostrożni, co mówimy o innych i co mówimy do drugich. Das ist hier die ganz ernste Belehrung. Takie jest bardzo ważne pouczenie z tego. Seien wir vorsichtig, was wir über andere schreiben. Bądźmy też i ostrożni, co o innych piszemy. Im Internet oder was weiß ich wo, bei Facebook oder wie die Sachen alle heißen. I stosujemy do tego czy internet, czy Facebook, czy wszystkie inne tego podobne rzeczy. Gott sieht hier dieses falsche und schlechte Reden über andere. Tak, Bóg widzi to, co my w sposób fałszywy albo zły o kimś drugim napiszemy lub powiemy. Genauso als würde ich jemanden buchstäblich töten. W taki sam sposób, jak ja bym tego drugiego dosłownie zabił. Siehst du, es kann keiner sagen, ich habe mit den Geboten nichts mehr zu tun. A więc już z tego pierwszego przykazania widzicie, że nie może nikt na ziemi powiedzieć, nie mam nic do czynienia z tym pierwszym przykazaniem. Ich habe noch nie einen umgebracht, was habe ich damit zu tun, du sollst nicht töten. Nigdy przecież nikogo nie zabiłem, jak możesz mi tu to przykazanie podawać, nie zabijaj. Vorsicht, sagt Gott. A Bóg mówi, bądź ostrożny. Ein Mord kann in deinem Herzen passieren. Mord może być dokonany również w twoim sercu. Ein Mord kann durch deine Worte geschehen. Mord może być dokonany również i przez twoje słowa. Der Herr Jesus verschärft dieses Gebot. Pan Jezus zaostrza to przykazanie. Und wendet es direkt auf unser Herz an. I stosuje je bezpośrednio do naszego serca. Und jetzt bringe ich noch eine Stelle aus dem Johannesbrief. A teraz dodam jeszcze jedno miejsce z listu Jana. Kann daran zeigen, dass die Bergpredigt tatsächlich für uns aktuell ist, auch wenn sie nicht direkt von uns handelt. I wtedy się okaże, że to kazanie na górze jest jak najbardziej dla nas aktualne, pomimo tego, że tak bezpośrednio do nas nie było skierowane. Jest Johannes 3, vers 15. W pierwszym liście Jana, trzeci rozdział, 15 wiersz czytamy. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder. Każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą człowieka. Und so erklärt uns Johannes in seinem Brief, was es bedeutet, du sollst nicht töten. I tym samym Jan wyjaśnia nam w swoim liście, w tym właśnie wierszu, jak należy rozumieć te przykazanie, nie będziesz zabijał. Ich könnte sagen, du sollst deinen Bruder nicht hassen. Może by ktoś powiedział, że powinno być napisane, nie będziesz nienawidził swojego brata. Das heißt also, die Bergpredigt zeigt uns, wie der Herr Jesus geistlich dieses Gebot verstanden haben will. Tak, to kazanie na górze pokazuje nam, jak my musimy rozumieć to przykazanie w sposób duchowy. Erst Johannes 3 zeigt uns, dass es für uns heute noch gültig ist. A pierwszy list Jana pokazuje nam, że to przykazanie dalej dla nas jest w dzisiejszych czasach wielce aktualne. Und jeder von uns, und mir sage ich das auch, muss sich die Frage stellen. I każdy z nas, a sobie samemu też to teraz mówię, powinien postawić sobie to pytanie, ob ich nicht vielleicht sogar schon einmal zu einem Mörder geworden bin. Czy przypadkiem ja w moim życiu już nie stałem się właśnie zabójcą? Für den Herrn ist das Thema noch nicht zu Ende. Dla naszego Pana ten temat się jeszcze nie zakończył. Entwickel noch einen ganz, ganz ernsten Punkt. Bo tutaj rozwija to w bardzo, bardzo ważny punkt, poważny punkt. Das sind die Verse 24-25. A to są wiersze 24-25 tego właśnie 5 rozdziału Mateusza. Stell dir vor, du möchtest Gott etwas bringen, ein Opfer darbringen.
Wyobraź sobie, że chciałbyś Bogu przynieść coś w swojej ofierze. Darüber freut Gott sich sehr. Z pewnością Bóg by z tego się bardzo ucieszył. Du machst das genauso, wie Gott das gerne hätte. I będziesz czynił to dokładnie tak, jak Bóg by miał w tym upodobanie. Also alles entspricht genau dem Gebot und den Gesetzen. Wszystko by było zgodne z tym przykazaniem i zakonem. Ich könnte sagen, dem Wunsch Gottes. Można by powiedzieć, wszystko by było zgodne z życzeniem Bożym, jak przynosisz tą ofiarę. Dann stehst du mit deinem Opfer vor diesem Altar Gottes. I wtedy ty stajesz z tą ofiarą przed ołtarzem Bożym. Und dann fällt dir ein, ich habe noch Stress mit meinem Bruder. I wtedy przypomina ci się, o, mam wielki stres z moim bratem. Was sagt Gott? Co Bóg do ciebie mówi? Das Opfer ist wichtiger, lass dein Bruder mal Bruder sein. Czy Bóg ci powiedział, ofiara ważniejsza, zostaw brata twojego, niech będzie twoim bratem? Nein, sagt Gott. Nie, Bóg powiedział. Gott sagt in Vers 24, lass dein Opfer mal da stehen vor dem Altar. Wtedy Bóg mówi do ciebie, sam zostaw twój dar na ołtarzu. Und dann geh mal hin zu deinem Bruder. I pobiegnij szybko do twojego brata. Und dann versöhne dich mit deinem Bruder. Pojednaj się z twoim bratem. Und dann komm wieder. I wróć z powrotem. Und dann bring mir dieses Opfer. I dopiero wtedy złóż mi tą ofiarę. Ich will das mal auf sonntagsmorgens beziehen. Chciałbym to teraz zastosować na jutrzejsze do południa w niedzielę. Wir können am Sonntagmorgen Gott schlecht Anbetung bringen. Jakże trudno będzie nam przynieść jutro do południa w niedzielę ofiarę w postaci chwały Bogu. Wenn vielleicht irgendetwas zwischen mir und einem Bruder besteht. Jeżeli będzie coś nie w porządku pomiędzy mną a moim bratem. Dann sagt uns Gott ganz klar, dass wir diese Probleme mit Gott besprechen müssen, bekennen müssen und versuchen noch zu ordnen. Wtedy Bóg jasno, dobitnie do nas mówi, że powinniśmy te sprawy z Bogiem omówić. Wyznać Jemu tą sprawę i natychmiast spróbować ją załatwić z bratem. Ist das jetzt eine reine Interpretation von mir? Ist das jetzt eine reine Erklärung von mir? Jest to takie bezpośrednie wyjaśnienie tego wiersza z mojej strony. Nein, wir können einmal ins Neue Testament gehen. Nie, to nie jest tylko moje wyjaśnienie. Możemy zajrzeć do Nowego Testamentu. In den ersten Korintherbrief. Spójrzmy do pierwszego listu do Koryntian. In Kapitel 11. Do 11 rozdziału. Kapitel, Vers 28. I spójrzmy sobie na 28 wiersz. Pierwszy list do Koryntian 11:28. Jeder aber prüfe sich selbst. Und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije. Denn wer unwürdig isst und trinkt sich selbst Gericht, indem er den Leib nicht unterscheidet. Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny je i pije. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein Gutteil sind entschlafen. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a nie mało zasnęło. Merkt ihr, wir haben zu diesem Thema in der Bergpredigt direkt eine aktive Ermahnung in den Briefen? Czy zauważacie, że do tego tematu zawartego właśnie w kazaniu na górze znajdujemy jakże aktualne pouczenia w Nowym Testamencie? Und ich meine die Frage jetzt wirklich einmal ganz ernst. I teraz chciałbym was zapytać bardzo, bardzo poważnie. Prüft sich jeder, bevor er sonntags morgen zum Tisch des Herrn geht. Czy każdy siebie sprawdza, zanim w niedzielę rano przyjdzie do stołu pańskiego? Was heißt das prüfen? Co to znaczy sprawdzać siebie, albo to, jak tu jest napisane, doświadczać? Das bedeutet, sein Leben in das Licht Gottes stellen und einen positiven Ausgang erwarten. To oznacza, że swoje życie należy postawić w świetle Bożym i teraz od Boga oczekiwać, że to sprawdzenie będzie pozytywne. Dass ich wirklich, bevor ich zu einer solchen Stunde gehe, vorher meine Knie beuge. A to oznacza, że zanim w ogóle wyjdę z domu na tego rodzaju godzinę zgromadzenia, w domu zegnę swoje kolana. Und dieses selbstprüfende Herz habe. I będę miał w swoim wnętrzu takie serce, które jest
skłonne do sprawdzenia samego siebie. Und vielleicht mal kurz so die Woche mit Gott bespreche. I w krótki sposób cały poprzedni tydzień omówię razem z Bogiem. Und wenn etwas da ist, dass ich das Gott bekenne. Aby sprawdzić, czy czasem nie znajdzie się w tym tygodniu coś, co należałoby Bogu wyznać. Wir können nicht immer alles praktisch vorher noch mit anderen Geschwistern klären. Wprawdzie nie jesteśmy w stanie wszystkiego, co się stało złego w tym tygodniu, w praktyczny sposób jeszcze uporządkować z moimi współbraćmi i siostrami. Manchmal geht es, dann sollten wir es noch schnellstens tun. Czasami jest to jednak możliwe i powinniśmy to błyskawicznie jeszcze zrobić. Manchmal geht es nicht mehr zeitlich, dann sollen wir es wenigstens mit Gott besprechen. Czasami nie udaje się to ze względu na brak czasu i to wtedy przynajmniej powinniśmy to uregulować z Bogiem. Das heißt, wir sollen diese prüfende Haltung haben. To znaczy, powinniśmy stanąć przed Bogiem w takim nastawieniu, że ja sprawdzam samego siebie. Wenn wir nicht, uns nicht prüfen, a jeżeli siebie samego nie będziemy przed tą godziną sprawdzać, dann essen wir unwürdiglich das Brot. Wtedy będziemy jedli ten chleb niegodnie. Aber das Ergebnis muss sein, dass wir das Brot essen und den Kelch trinken. Ale wynik powinien tego sprawdzenia być taki zawsze, żebyśmy mogli ze swobodą jeść i pić z tego kielicha. Das gleiche wie in Matthäus 5. Dokładnie tak samo jak w Mateusza 5 rozdziale. Er hat es mit seinem Bruder besprochen und hat das Opfer anschließend dargebracht. Tu widzimy człowieka, który miał zostawić swój dar, on miał to ze swoim bratem omówić, omówił to i przyszedł ze swoim darem do Pana. Wir haben uns geprüft und das in das Licht Gottes, unser Herz in das Licht Gottes gebracht. Myśmy siebie samych też sprawdzili i nasze serce postawili w tym sprawdzającym świetle Bożym. Und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Tak, niechaj je z tego chleba i z tego kielicha niechaj pije. Das Ergebnis der Prüfung kann nicht sein, dass ich dann zu Hause bleibe. Nigdy nie powinien być wynik tego sprawdzania tego rodzaju, że ja sprawdzam, dalej zostaję w tym, co było i ze względu na stół pański pozostaję w domu. Das lernen wir in 1. Korinther 11, das lernen wir in Matthäus 5. O tym możemy się właśnie nauczyć z pierwszego listu do Koryntian i z 11 rozdział i Mateusza 5. Ihr Lieben, lasst uns wirklich ein solches selbstprüfendes Herz haben, bevor wir sonntags morgen zur Stunde gehen. Umiłowani, miejmy zawsze w sobie takie serce, które jest skłonne do sprawdzenia samego siebie, zanim wyjdziemy z domu na tą godzinę łamania chleba. Die Folge ist Segen durch Gott. Wtedy następstwem tego będzie błogosławieństwo ze strony Bożej. Tun wir es nicht, kommt das Gericht Gottes. Jeżeli tego nie będziemy robili, to będziemy mogli spotykać się ze sądem Bożym. Manchmal Krankheit. Może to być czasami choroba. Manchmal sogar ein Heimgang. A czasami nawet, że Pan zabierze ze ziemi tego wierzącego. Ich sage nicht, dass jede Krankheit eine Folge von 1. Korinther 11 ist. Proszę tylko nie myślcie, że każda choroba, która spotyka człowieka wierzącego, jest następstwem tego, co mamy opisane w 1. Korinthian 11 rozdział. Ich sage auch nicht, dass jeder Heimgang eine Folge von 1. Korinther 11 ist. Nie wolno nam też powiedzieć, że każde zabranie kogoś przez Pana jest następstwem tego 11 rozdziału 1. listu do Koryntian. Aber es kann mal sein. Ale czasami rzeczywiście tak może być. Und in diese ähnliche Richtung geht Vers 25. I w podobnym właśnie kierunku podąża treść 25 wiersza. In der Antike war es so, wenn ich bei jemandem Schulden hatte und ich konnte die nicht bezahlen, wenn ich bei in der Antike damals früher, wenn ich bei jemandem Schulden hatte und ich konnte sie nicht bezahlen. W czasach antycznych była taka sprawa, że jeżeli komuś byłem coś dłużny i nie byłem w stanie mu tego zapłacić, dann wurde ich so lange ins Gefängnis geworfen, bis die gesamte Schuld bezahlt war. To byłem tak długo trzymany w więzieniu, aż byłem w stanie to zapłacić. Das war natürlich dann in der Regel fast unmöglich noch zu bezahlen. A to się okazywało z reguły prawie niemożliwe, żeby w ogóle to kiedykolwiek w życiu zapłacić. Und deswegen gab es kurz vorher noch eine gewisse Zeitspanne, wo ich mich mit dem Widersacher einigen konnte. I dlatego zawsze była udzielana taka chwila takiego
okresu, w którym mógłbym jeszcze się pogodzić z tym przeciwnikiem swoim. Das ist Vers 25. Einige dich schnell mit deinem Widersacher, während du mit ihm auf dem Weg bist. To jest właśnie treść 22 wiersza, że tu jest napisane: pojednaj się ze swoim bratem, zanim ty jeszcze pójdziesz pod sąd. Gott sagt, wenn etwas zwischen einem Gläubigen, einem anderen Gläubigen steht. Bóg mówi tu do nas, jeżeli jakaś sprawa stanie pomiędzy jednym a drugim wierzącym, wovon sicherlich einer Schuld hat, w której to sprawie jest to jawnie widoczne, że jeden z nich jest czegoś winny, dann versuche dich zu einigen. To próbuj ze wszystkich sił, aby się z nim pojednać. Dann versuche die Sache mit ihm zu besprechen und zu bekennen. Próbuj tą sprawę z nim omówić i przede wszystkim mu wyznać. Damit eben nicht das Gericht Gottes kommt. Aby właśnie nie nastał Sąd Boży. Damit du eben nicht dem Richter überliefert wirst und dich der Richter ins Gefängnis wirft. Abyś nie został wydany pod sąd, a sędzia by ciebie wtrącił do więzienia. Auch das könnte ich im Neuen Testament wieder begründen, wenn ein Bruder gegen dich sündigt, so geh hin. To też możemy uzasadnić treścią Nowego Testamentu, gdyż tam czytamy: jeśli twój brat zgrzeszył przeciwko tobie, to ty idź do niego. Und wenn er auf dich hört, so hast du ihn gewonnen. Jeżeli on posłucha ciebie, to wtedy pozyskałeś brata twego. Weißt du, wenn wir Tage oder Wochen ins Land gehen lassen, tak, jeżeli my pozwolimy, aby przez długie dni, przez długie miesiące ta sprawa wisiała nad nami, wird das Problem immer größer. To się okazuje z reguły, że ten problem staje się coraz to większy. Immer weiter umerzählt. I ten problem już teraz jest coraz to bardziej opowiadany wszystkim i przez wszystkich. Versöhnung wird immer schwieriger. I pojednanie pomiędzy tymi dwoma wierzącymi staje się coraz to trudniejsze. Und deswegen einige dich schnell. I dlatego jest tutaj to słowo: pojednaj się z nim szybko. Eine ganz ernste Ermahnung des Herrn Jesus auch an uns. To jest bardzo poważne napomnienie Pana Jezusa skierowane również do nas. Jetzt verstehen wir auch, warum diese Aufzählung erst hier kommt. Jetzt verstehen wir, warum das erst an dieser Stelle hier steht. I dlatego też rozumiemy, dlaczego to pouczenie akurat w tym miejscu jest wzmiankowane. Denn bei den Glückseligkeiten haben wir erlebt oder gelernt, dass ein Kennzeichen von Glückseligkeit ist Barmherzigkeit üben. Dlatego, że myśmy mogli wczoraj się tego nauczyć, w tych wszystkich błogosławieństwach, o których żeśmy mówili, to zawsze była mowa o tym, że ktoś był błogosławiony, bo... Das heißt, bei diesen 10 Glückseligkeiten werden uns die Herzenszustände beschrieben, die nötig sind, um das zu praktizieren, was jetzt kommt. Że w tych 10 miejscach, w których jesteśmy nazywani błogosławionymi, są opisane takie stany serca, które umożliwią zrealizowanie wszystkiego tego, o czym teraz dopiero czytamy. Ich habe in der Rede die prophetische Bedeutung weggelassen. Z reguły zawsze zostawiam na boku prorocze znaczenie tego słowa. Aber hier möchte ich sie doch einmal bringen zu den Versen 25 und 26. Ale w tym miejscu jednak chciałbym je też wspomnieć, co dotyczy tych wierszy 25 i 26. Und wir wissen, dass das Volk Israel beiseite gesetzt ist. My wiemy, że w obecnym czasie lud izraelski został odsunięty na bok. Wie lang ist es denn beiseite gesetzt? Jak długo on już jest na bok odsunięty? Vers 26. Wiersz 26 daje odpowiedź. Bist du auch den letzten Cent bezahlt hast. Aż zapłacisz ostatni grosz. Dass das Volk Israel über 2000 Jahre beiseite gesetzt ist. A to, że lud izraelski już prawie 2000 lat jest na bok odsunięty. Das liegt daran, dass seine Sünde so schlimm geworden ist, dass die Schuld immer noch nicht bezahlt, abbezahlt ist. To znaczy, że ich grzech jest, był uczyniony wtedy tak wielki, że wina za ten grzech aż do dzisiaj nie została spłacona. Es hat die Gesetze übertreten, das ist hier ab Vers 21. Oni przestąpili przykazania zakonu, o czym mówi ten wiersz 21. Und es hat den Messias verworfen. A po drugie, oni odrzucili Mesjasza. Das ist später im Matthäus Evangelium der Fall. To oczywiście później jest opisane w Ewangelii Mateusza. Die Schuld ist wahnsinnig groß.
A więc ta wina jest tak przeogromnie wielka. Und das Volk Israel wird so lange beiseite gesetzt sein, ich sag mal, wie es hier heißt, ins Gefängnis geworfen sein, bis der letzte Cent bezahlt ist. Że to oznacza, że lud izraelski będzie tak długo na bok odsunięty, można powiedzieć, będzie wrzucony do więzienia, aż ostatni grosz będzie zapłacony. Damit ihr mir glaubt, dass es wirklich eine Prophezeiung ist, schlagen wir das Buch Jesaja auf. Abyście mi wierzyli, że rzeczywiście jest to proroctwo, to musimy otworzyć Księgę Izajasza. Verse, die man manchmal auch zur Ermunterung liest, Kapitel 40. Są to wiersze, które czasami są czytane, aby były również i pociechą, a są zawarte w 40. rozdziale. A mir kommt es nur auf die ersten beiden Verse an. Nie chodzi tylko o dwa pierwsze wiersze. Tröste, tröste mein Volk, spricht euer Gott. Tutaj czytamy, pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg. 40. rozdział Izajasza, pierwszy wiersz. Rede zum Herzen Jerusalems und ruft ihr zu, dass ihre Mühsal vollendet, dass ihre Schuld abgetragen ist. Mówcie do serca Jeruzalemu i wołajcie na nie, że dopełniła się jego niewola, że odpuszczona jest jego wina. A właściwie tutaj w dobrym tłumaczeniu, albo inaczej z oryginału, powinno to zdanie do końca brzmieć, że ich wina została do końca spłacona. Siehst du, das ist hier kurz vor Beginn des tausendjährigen Friedensreiches. Tak, to są wiersze, które dotyczą tego okresu krótko przed rozpoczęciem tysiącletniego królestwa. Wo sich das Volk in größter Drangsal befindet. W tym czasie naród izraelski będzie się znajdował w największym z możliwych w historii świata ucisku. Was sagt Gott hier? A co Bóg tutaj powiedział? Diese Zeit hat einmal ein Ende. Że ten czas kiedyś się zakończy. Denn es wird der Punkt kommen, da es seine Schuld vollständig abgetragen hat. Bo nastanie taki punkt w historii świata, że ich wina do końca będzie zapłacona. Bis es den letzten Cent dieser Schuld bezahlt hat. Tak jak to czytamy z Mateusza, aż oddasz ostatni grosz. 5. rozdział, 26. wiersz. Merkst du, in dieser Bergpredigt geht es auch mit einer prophetischen Sicht um das Volk Israel in der Drangsalzeit. Czy zauważacie, że to kazanie na górze ma również też i tą wizję proroczą, która sięga aż do końca tego wielkiego ucisku? Und es zeigt uns eben auch eine Erfüllung der Prophezeiungen auf Israel. I również wskazuje na wypełnienie proroc dotyczących Izraela. Wir gehen weiter zu Vers 27. I możemy teraz przejść do 27. wiersza. Wir kommen zu dem zweiten Gebot, das erwähnt wird. Przechodzimy do drugiego przykazania, które tu zostało wymienione. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Słyszeliście, iż powiedziano, nie będziesz cudzołożył. Ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, hat schon Ehebruch mit ihr begangen. A ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Also das Gebot hier ist klar. A więc chyba jest jasne to przykazanie. Du sollst nicht Ehe brechen. Nie będziesz cudzołożył. Wir müssen kurz ein klein wenig darauf zu sprechen kommen, warum das in den Augen Gottes so wichtig ist. Musimy krótko o tym wspomnieć, dlaczego właśnie to przykazanie w oczach Bożych jest tak ważne. Das erste wichtige ist, dass Gott die Ehe gegeben hat vor dem Sündenfall. Najważniejszą rzeczą jest to wzmiankować, że Bóg stworzył, tak można powiedzieć, małżeństwo, zanim nastąpił upadek grzech. Nämlich in 1. Mose 2, Vers 24. I o tym czytamy w 1. Mojżeszowej, 2. rozdział, 24. wiersz. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen, seiner Frau anhangen und sie werden ein Fleisch sein. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. Hier gibt es ein paar sehr wichtige Punkte. I mnie chodzi o kilka bardzo ważnych punktów. Das eine ist, Gott hat hier die Ehe vor dem Sündenfall eingesetzt. Jeszcze raz powtarzam, pierwszy punkt to to, że Bóg postanowił małżeństwo przed upadkiem w grzech.
Und das Interessante ist, dass sich dieses Gebot, was wir hier haben, i najbardziej interesujące jest to, że to przykazanie, które tutaj znajdujemy, universell gültig ist. Jest obowiązujące w sposób uniwersalny. Es ist hier etwas, was der Schöpfer Gott in seiner Schöpfungsordnung eingesetzt hat. Jest tutaj właśnie tym postanowieniem, które Bóg, Stwórca, postanowił dla swojego stworzenia. Nur für ein einziges Menschenpaar ist es eigentlich nicht gültig. I tylko dla jednej, jedynej pary ludzi nie jest obowiązujące. Ist klar, oder? Czy to jest jasne? Für Adam und Eva. Dla Adama i Ewy. Adam hatte keinen Vater, den er verlassen konnte. Adam nie miał ojca, którego mógłby opuścić. Eva hatte keine Mutter, die sie verlassen konnte. Ewa nie miała matki, którą by mogła opuścić. Das heißt, es gilt für alle Menschen auf dieser Erde, die Nachkommen von Adam und Eva sind. A więc ten wiersz dotyczy wszystkich ludzi, którzy są potomkami Adama i Ewy. Gott setzt hier also ein Gebot ein, das sich auf alle Menschen nach Adam und Eva bezieht. A więc Bóg tu daje takie przykazanie, które dotyczy wszystkich potomków Adama i Ewy. Und deswegen kann man auch nicht sagen, das gilt nur für Adam und Eva vor dem Sündenfall, heute ist alles anders. I dlatego nie można tutaj twierdzić, tak jak niektórzy nowocześnie twierdzą, to przykazanie dotyczyło Adama i Ewy tylko przed upadkiem w grzech. Sondern für Adam und Eva galt es gerade nicht. No bo właśnie i dla Adama i dla Ewy to przykazanie w ogóle nie obowiązywało. Wir haben also ein universelles Gebot. A więc mamy tutaj przed sobą przykazanie, które jest obowiązujące w sposób uniwersalny dla wszystkich. Was sagt Gott hier? Ist es ein Mann. Bóg powiedział, że będzie jeden mąż. Und dieser eine Mann wird seiner Frau anhangen. I ten jeden mąż przyłączy się do swojej żony. Das heißt, nicht seinen Frauen, sondern seiner Frau. Nie jest tu napisane, przyłączy się do swoich żon, tylko do swojej żony. Also Gott macht hier völlig klar, die Ehe bedeutet, dass ein Mann und eine Frau diesen Bund der Ehe schließen. A więc Bóg tu dobitnie to jasno napisał, że właśnie jeden mężczyzna i jedna kobieta łączą się ze sobą i tworzą jedno małżeństwo. Eingesetzt, bevor die Sünde irgendetwas befleckt hat. Jest to takie przykazanie w tym czasie, w którym jeszcze żaden grzech nie splamił ziemi. Das Neue Testament, zum Beispiel Epheser 5, sagt uns warum. A Nowy Testament, na przykład List do Efezjan, 5 rozdział, podaje nam, dlaczego tak. Nämlich die Ehe ist ein Bild von Christus und der Versammlung. Dlatego, że małżeństwo jest obrazem wskazującym na Chrystusa i na Jego zgromadzenie. Und gut, dass sich Gott so vollkommen an sein Gebot hält. O, jak dobrze, że Bóg w tak doskonały sposób trzyma się swojego przykazania, dass die Versammlung nie mehr von Christus getrennt werden kann. A to oznacza dla nas, że zgromadzenie nigdy nie będzie mogło być oddzielone od Chrystusa. Wir merken, was Gott hier für ein herrliches Bild eingesetzt hat. Możemy tutaj zauważyć, jak wspaniały obraz Bóg nam tutaj podarował. Man merkt aber auch, dass diese Ehe in den Augen Gottes deswegen etwas ganz Besonderes ist. I dlatego też możemy zauważyć, że to małżeństwo w oczach Bożych jest tak szczególnego rodzaju wielką rzeczą. Und wenn man solche herrlichen Bilder zerstört durch sein sündiges Verhalten, jeżeli tego rodzaju wspaniałe obrazy zniszczymy poprzez nasze grzeszne postępowanie, dann kommt das Gericht Gottes. Wtedy musi nastąpić sąd Boży. Was war die große Sünde, die Mose tat? Jakim był wielki grzech, który uczynił Mojżesz? Er schlug den Felsen ein zweites Mal. Wiemy, że Mojżesz uderzył po raz drugi skałę. Was ist daran so schlimm, wenn ich den Felsen ein zweites Mal schlage? Może ktoś pomyśli, cóż w tym takiego złego, że Mojżesz uderzył po raz drugi skałę? Er hat das Bild von Christus kaputt gemacht. Dlatego, że on zniszczył obraz samego Chrystusa. Der einmal gekreuzigt worden ist. Chrystusa, który tylko raz był ukrzyżowany. Der einmal am Kreuz von Golgatha das Werk vollbracht hat. Który raz tylko na krzyżu Golgoty to dzieło dokonał. Wo man nichts mehr diesem Werk hinzutun muss. I nic nie musi być dodawane do tego dzieła.
Und so war dieses zweite Schlagen nicht nur ungehorsam Gott gegenüber. I tak te drugie uderzenie skały przez Mojżesza nie tylko było wyrazem nieposłuszeństwa w stosunku do Słowa Bożego, bo Mojżesz miał tylko przemówić do skały, sondern es zerstörte gleichzeitig dieses herrliche Bild von Christus. Ale jednocześnie tym czynem on zniszczył ten wspaniały obraz skały Chrystusa. Wir kennen die Folgen, die anschließend kamen. Znamy te następstwa, jakie potem były tego skutkiem. Mose starb, bevor er das verheißene Land betrat. Mojżesz musiał umrzeć, zanim wszedł do tego obiecanego kraju. Und so sagt Gott eben hier, du sollst nicht Ehe brechen. I dlatego też tutaj czytamy, że Bóg powiedział, nie będziesz też i cudzołożył. An diesem Gebot konnte man nicht viel ändern. I w tym przykazaniu niewiele można zmienić. Deswegen lässt es der Herr hier so stehen. Dlatego Pan tutaj je zostawia taki, jaki jest. Aber er erklärt wieder, was mit diesem Gebot gemeint ist. Ale dodaje do tego wyjaśnienie, co on miał na myśli, dając to przykazanie. Ich sage euch, jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, hat schon Ehebruch mit ihr begonnen in seinem Herzen. A ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Es geht hier nicht um einen zufälligen Blick. Tu nie chodzi o jakieś przypadkowe spojrzenie na niewiastę. Sondern es geht um eine bewusste Vornahme in meinem Herzen. Nie chodzi tutaj o świadome postanowienie patrzenia w moim sercu. Und das ist das, was Gott hier verurteilt. I to jest właśnie to, co Bóg tutaj tak ostro osądza. Und man sollte sich gut diesen Vers aus dem Buch Hiob merken. I powinniśmy sobie dobrze zapamiętać jeden wiersz z Księgi Joba. Hiob 31, vers 1. 31 rozdział, pierwszy wiersz. Ich habe mit meinen Augen einen Bund geschlossen. 31 rozdział Joba, pierwszy wiersz. Zawarłem umowę ze swoimi oczyma. Und wie hätte ich auf eine Jungfrau geblickt? Że nie spojrzę pożądliwie na pannę. Eigentlich steht da sogar im hebräischen Text. W zasadzie tutaj w tekście hebrajskim jest napisane. Ich habe meinen Augen einen Bund vorgeschrieben. Że ja narzuciłem moim oczom tego rodzaju przymierze, czy jakieś umowę. Das heißt, ich bestimme mit meinem Herzen, was ich in meinen Augen sehen möchte. To znaczy, że ja w moim sercu decyduję, na co i jak mam patrzeć moimi oczami. Aber wieder spricht der Herr nicht von dem Herz, wenn er nicht vorher bei den Glückseligpreisungen erklärt hätte, was er meint. I znowu Pan tutaj nie mówi o sercu, jeśli by wcześniej w tych wierszach poprzednich tego rozdziału nie mówił, kto jest błogosławiony. Erinnern wir uns noch? Czy sobie to przypominamy wczoraj? Ein zerschlagenes Herz. Ktoś, kto jest skruszonego serca. Ein reines Herz. Ktoś, kto ma czyste serce. Dann hättest du mit deinen Augen einen Bund geschlossen. Tylko wtedy możesz ze swoimi oczami zawrzeć tego rodzaju umowę. Und dann wäre diese Sünde in deinem Leben nicht passiert. Jeśli tak się stanie, wtedy nie zdarzy się w twoim życiu taki grzech. Wenn aber dein rechtes Auge dir Anstoß gibt, ale jeżeli gorszy cię twoje prawe oko, to wyłup je. Und es geht hier natürlich nicht um Selbstverstümmelung. Oczywiście nie chodzi tutaj o oślepianie samego siebie. Es geht hier um Selbstgericht. Nie, tu chodzi o osądzanie samego siebie. Warum das rechte Auge? Dlaczego prawe oko? Ich glaube, es wird nur zwei, drei Mal im Alten Testament erwähnt. Myślę, że tylko dwa razy w Starym Testamencie to jest wzmiankowane. Einmal in 1 Samuel. Po raz pierwszy, zdaje się, to jest w pierwszej księdze Samuelowej. A ja, 1 Samuel 11, vers 2, in einer sehr brutalen Geschichte. Po raz pierwszy w 11 rozdziale, w drugim wierszu, w takiej historii, która wydaje się bardzo brutalna. Unter dieser Bedingung will ich einen Bund mit euch schließen, dass ich euch allen das rechte Auge aussteche und damit eine Schmach auf ganz Israel lege. Pierwsza Księga Samuela, 11 rozdział, drugi wiersz. Zawrę z wami przymierze w taki sposób, że każdemu z was wyłupię prawe oko i wyrządzę tym zniewagę całemu Izraelowi. Immer noch eine Stelle lesen aus Zacharia.
Chciałbym jeszcze jedno miejsce przeczytać, a to jest zapisane w księdze proroka Zachariasza. Ich meine Kapitel 11. Chyba to jest 11 rozdział. Vers 17. 17 wiersz Zachariasza. Wehe dem nichtigen Hirten, der die Herde verlässt, das Schwert über seinen Arm und über sein rechtes Auge. 11 rozdział Zachariasza, 17 wiersz. Biada pasterzowi nieużytecznemu, który porzuca owce, lecz miecz spadnie na jego ramię i na jego prawe oko. Das rechte Auge spricht also besonders von der Verantwortung, die wir haben. A więc prawe oko obrazowe wskazuje na odpowiedzialność, jaką my mamy na sobie. Er spricht ganz allgemein davon, dass wir eine Verantwortung haben über die Dinge, die wir uns mit den Augen angucken. A więc te prawe oko wskazuje na tą odpowiedzialność, w jaki sposób ja spoglądam na rzeczy wokoło siebie. Und diese unsere Verantwortung müssen wir in das Gericht Gottes bringen. I tą naszą odpowiedzialność zawsze musimy stawiać w tym świetle sądu Bożego. Damit wir nicht in Sünde fallen. Po to, abyśmy właśnie nie wpadali w grzechy. Guck mal, das nächste, das ist die Rede von der rechten Hand. Spójrz na to jeszcze tak. W następnym wierszu jest mowa o prawej ręce Twojej. Es ist die Verantwortung unserer Tat. A to wskazuje na odpowiedzialność w naszych czynach. Später heißt es sogar einmal, dass wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt. A później jest jeszcze mowa o tym, jeśli ktoś cię uderzy w twój prawy policzek. Dann sollte man das ertragen in Vers 39. To należy to znieść, a mowa jest to w 39 wierszu o tym. Das spricht es davon, dass ich bereit bin, die größte Demütigung zu ertragen. I ten wiersz wskazuje nam na to, że powinniśmy być skłonni znosić nawet największe upokorzenie. Die rechte Hand spricht auch von Kraft. Ale też prawica nasza obrazowo wskazuje na siłę. Es ist bei den meisten Menschen so, wenn sie nicht Linkshänder sind, dass die meiste Kraft rechts ist. Jeżeli człowiek akurat nie jest mańkutem, to największą siłę właśnie zawsze ma w prawej ręce swojej. Das heißt, man schlägt mit der rechten Hand. To znaczy, że zawsze uderzamy prawą dłonią. Aber wenn ich mit der rechten Hand schlage, ale jeżeli prawą dłonią uderzam, ich will es jetzt nicht vormachen, dann treffe ich aber die linke Wange. To zawsze się dzieje, że uderzamy wtedy w lewy policzek. Will ich aber die rechte Wange treffen, jeżeli chcemy trafić kogoś w jego prawy policzek, muss ich mit dem Handrücken schlagen. To wtedy musimy zewnętrzną częścią dłoni uderzyć. Und das war damals die größte Demütigung, die es überhaupt gab. A to w tamtych czasach było największym upokorzeniem tego człowieka, którego w ten sposób uderzono, jakie można było sobie w tamtych czasach wyobrazić. Warum sagt Vers 39, wenn dich einer so demütigt, dann ertrage das. I dlatego powiedziałem, że w tym wierszu 39 oglądamy tak wielkie znieważenie, które też powinniśmy potrafić znieść. Aber hier spricht die rechte Hand in erster Linie von der Verantwortung. Ale w tym wierszu 30 prawa ręka mówi o twojej odpowiedzialności. So hacke sie ab. I wtedy odetnij ją. Also wieder nicht Selbstverstümmelung. A więc nie chodzi to o okaleczenie samego siebie. Aber Selbstgericht. Nie, chodzi tutaj o osądzenie samego siebie. Vielleicht denken wir wieder. Was haben wir damit so viel zu tun? Może ktoś pomyśli znowu, cóż ja mam z tym do czynienia? Weißt du, dass es genauso stattfand im Garten Eden? Czy wiesz, że dokładnie to stało się w ogrodzie Eden? Es war zuerst einmal der Herzenszustand von Eva, der problematisch war. Najpierw problematyczną sprawą był stan serca Ewy. Sie verschob nämlich den Mittelpunkt des Gartens. Dlatego, że ona przesunęła ten centralny punkt ogrodu na bok. Gott sagt nämlich im Garten Eden stand in der Mitte des Gartens der Baum des Lebens. Bóg powiedział, że pośrodku tego ogrodu stało drzewo żywota. Und irgendwo anders der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. A gdzieś tam w ogóle w całym ogrodzie stało te drzewo poznania dobrego i złego. Vielleicht direkt daneben?
Być może, że bezpośrednio obok. Vielleicht war der Garten auch sehr unsymmetrisch, dass man nicht genau wusste, wo die Mitte war. Może ten ogród był niesymetryczny, że dokładnie nie można było określić, gdzie jest środek. Und dass der Baum irgendwo stand, der auch der Mittelpunkt hätte sein können. Że może rzeczywiście to drzewo stałoby w takim punkcie, które można by było tak określić, że jest w środku. Jedenfalls, was sagt Eva nachher der Schlange? A co potem Ewa powiedziała temu wężowi? Von dem Baum in der Mitte des Gartens dürfen wir nicht essen. Z tego drzewa, które jest pośrodku ogrodu, nie wolno nam jeść. Merkst du, sie hat den Mittelpunkt verschoben? Czy zauważasz, że ona właśnie przesunęła środek tego ogrodu? Denn nicht essen durften sie von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Er stand nun mal nicht in der Mitte. A przecież nie mieli jeść z tego drzewa poznania dobra i zła, o którym nie było powiedziane, że ono stało po środku. Also damit fängt es an. Właśnie od tego się zaczyna. Damit fängt jeder Ehebruch an. Właśnie od tego rozpoczyna się każde cudzołóstwo. Mit dem Herzen. Właśnie od twojego serca. Und dann kommt das Auge, das etwas sieht. I potem dochodzi jeszcze oko, które coś widzi. So wie bei Eva, als sie die Frucht sah. Dokładnie tak samo jak w przypadku Ewy, która widziała piękny owoc. Und dann ist es nicht mehr weit bis zur Tat. A wtedy już okazuje się, nie ma tak daleko aż do wykonania czynu. Sie nahm diese Frucht natürlich mit ihrer Hand. I ona sięgnęła po ten owoc naturalnie ze swoją ręką. Und sie aß. I zjadła. Wir merken, was hier beschrieben wird, ist die typische Entwicklung von Sünde. To możemy zauważyć, że to, co tu jest opisane, to jest typowy rozwój powstawania grzechu. Mein Herz hat den Mittelpunkt verloren. Moje serce straciło właściwy punkt centralny. Mein Auge sieht etwas, was verlockend ist. Moje oko spojrzało na coś, co jest dla mnie pociągające. Da meine Herzenshaltung nicht mehr stimmt. I wtedy nastawienie mojego serca już nie będzie w porządku. Es ist bis zur Tat nicht mehr weit. I okazuje się, że aby wykonać ten czyn grzeszny, to nie trzeba już wiele czekać. So erklärt der Herr das Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Tak właśnie Pan wyjaśnia to przykazanie, że nie będziesz tu założył. Ich möchte noch kurz zu den Versen 31 und 32 zu sprechen kommen. Jeszcze krótko chciałbym wspomnieć o tych wierszach 31 i 32. Denn sie gehören doch ein klein wenig zusammen, auch wenn es etwas anderes ist. Bo one troszeczkę łączą się z poprzednimi, pomimo tego, że się wydaje, że mówią o czymś innym. Es ist aber gesagt, wer irgendeine Frau entlässt, gebe ihr einen Scheidebrief. Powiedziano też, ktokolwiek by opuścił żonę swoją, niech jej da list rozwodowy. Und wir haben zwei Stellen, die sich dazu äußern. Mamy w Starym Testamencie dwa miejsca, które co do tego się też wyrażają. Das ist 5. Mose 24. Jest to 5. Mojżeszowa, 24. rozdział. Und zwar die ersten vier Verse. Kannst du die mal lesen? A mianowicie pierwsze cztery wiersze. Musimy je przeczytać. 5. Mojżeszowa, 24. rozdział, od 1. do 4. wiersza. Jeśli ktoś pojmie kobietę za żonę, a potem zdarzy się, że ona nie znajdzie upodobania w jego oczach, gdyż on odkrył w niej coś odrażającego, to wypisze jej list rozwodowy, wręczy jej go i odprawi ją ze swego domu. Jeżeli ona odejdzie z jego domu i wyjdzie za mąż za innego, a także ten drugi mąż znienawidzi ją i również wypisze jej list rozwodowy, wręczy jej go i odprawi ją ze swego domu, albo też jeżeli ten drugi mąż, który ją pojął za żonę, umrze, to ten pierwszy jej mąż, który ją odprawił, nie będzie mógł ponownie pojąć jej za żonę, skoro została ona przezeń uznana za nieczystą, gdyż jest to obrzydliwością przed Panem. Nie sprowadzaj więc grzechu na ziemię, którą Pan, Bóg Twój, daje Ci w posiadanie. Gut, wir wollen auch zuerst die zweite Stelle noch lesen aus Matthäus. Chcemy jeszcze drugie miejsce przeczytać z Ewangelii Mateusza. Matthäus 19. 19 rozdział Mateusza. Vers 8 und 9. 8 i 9. 7, 8 und 9. Wiersze od 7 do 9. Mateusza 19 rozdział od 7 do 9. Mówią mu: czemuż jednak Mojżesz nakazał dać list rozwodowy i odprawić?
rzeczy im. Mojżesz pozwolił wam odprawiać żony swe ze względu na zatwardziałość serc waszych. Ale od początku tak nie było. A powiadam wam, ktokolwiek by odprawił żonę swoją z wyjątkiem przyczyny wszeteczeństwa i poślubił inną, cudzołoży. A kto by odprawioną poślubił, cudzołoży. I szósty jeszcze wiersz. A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. Also, es, die Hauptregel ist klar, was ein, wenn zwei Leute heiraten, hasst Gott Entlassung. A więc główna treść tego pouczenia jest taka, jeżeli dwóch ludzi pobrało się w małżeństwie, to Bóg nienawidzi podziału tego małżeństwa. Die beiden werden ein Fleisch sein. Tych dwoje będą potem jednym ciałem. Und was Gott zusammengefügt hat, kann der Mensch nicht scheiden. A co Bóg ze sobą złączył, człowiek nie powinien rozłączać. Jetzt muss es damals, bevor das Gesetz kam, so gewesen sein. Musiało to tak w tamtych czasach być, zanim jeszcze został nadany zakon. Dass das Volk immer wieder zu Mose kam und sagte, ich will, also der Einschub oder der Zusatz der Pharisäer von dem, was wir eben gelesen haben, bestand nur in zwei Wörtern. A więc ten dodatek, jaki dołożyli faryzeusze do tego wiersza, składał się tylko z dwóch słów. Wer irgend. Jeśli by ktoś. Sie haben also ein Gebot Gottes aufgeweitet. A więc oni rozszerzyli przykazanie Boże. Ganz anders ist das in dem nächsten Beispiel, was wir finden. Całkowicie inaczej sprawa wygląda w następnym przypadku, który tutaj czytamy w tym rozdziale 5 Ewangelii Mateusza. Heißt es in Vers 33, wiederum habt ihr gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht falsch schwören, du sollst aber dem Herrn deine Eide erfüllen. 33 wiersz. Słyszeliście także, że powiedziano przodkom, nie będziesz fałszywie przysięgał, ale dotrzymasz Panu przysiąg swoich. Es ist ein Gebot, was wir auch im Alten Testament finden. Jest to też przykazanie, które mamy zapisane w Starym Testamencie. Aber wir brauchen dazu zwei Stellen. Einmal aus dem dritten Buch Mose. Ale co do tego potrzebujemy otworzyć dwa miejsca. Najpierw z trzeciej Księgi Mojżeszowej. Dritte Mose 19. 19 rozdział. Vers 12. 12 wiersz. Ihr sollt nicht falsch schwören bei meinem Namen, dass du den Namen deines Gottes entweist. Ich bin der Herr. Trzecia Mojżeszowa, 19 rozdział, 12 wiersz. Nie będziecie fałszywie przysięgali na moje imię i nie będziesz znieważał imienia Boga swojego. Jam jest Pan. Und eine zweite Stelle aus 4. Mose 30, Vers 3. I drugie miejsce jest 4. Mojżeszowej, 30 rozdział, 2 wiersz. Wenn ein Mann dem Herrn ein Gelübde tut oder einen Eid schwört, eine Verpflichtung auf seine Seele zu nehmen, so soll er sein Wort nicht brechen. Nach allem, was aus seinem Mund hervorgegangen ist, soll er tun. 4. Mojżeszowa, 30 rozdział, 2 wiersz. Właściwie trzeci. Jeżeli mężczyzna złoży Panu ślub albo przysięgę, zobowiązując się do wstrzemięźliwości, to niech nie łamie swojego słowa, lecz wykona wszystko, co wychodzi z jego ust. Diese beiden Stellen zeigen uns, wie Gott das mit dem Schwören verstanden hatte. Te dwa miejsca pokazują nam, jak Bóg rozumie właśnie sprawę przysięgania. Nämlich wenn es um wichtige Dinge ging, dann durfte man sie mit einem Schwur belegen. Mianowicie, jeżeli chodziło o jakieś ważne sprawy, to można je było potwierdzić za pomocą przysięgi. Und dieser Schwur war, wie dritte Mose zeigte, ein Schwur im Namen Gottes. I tak jak nam pokazuje ten wiersz z trzeciej Księgi Mojżeszowej,
Ta przysięga była czyniona w imieniu Bożym. Jetzt haben die Juden sich folgendes gedacht. I teraz Żydzi sobie wymyślili następującą rzecz. Wenn dort steht, wenn man im Namen Gottes schwört, dann muss man seine Eide erfüllen. Jeżeli tam jest napisane, że to przysięgamy w imieniu Bożym, to trzeba tę przysięgę spełnić. Dann schwören wir nicht mehr im Namen Gottes. To więc my już więcej nie przysięgajmy w imieniu Bożym, sondern wir schwören bei dem Himmel. A będziemy teraz przysięgać na niebo. Wir schwören bei der Erde. Będziemy przysięgać na ziemię. Wir schwören bei der Stadt Jerusalem. Będziemy przysięgać na miasto Jeruzalem. Oder wir schwören bei den Haaren unseres Hauptes. Albo będziemy przysięgali na włosy mojej głowy. Da ich den Namen Gottes in meinem Schwur nicht benutzt habe. I ponieważ ja imienia Bożego w czasie mojej przysięgi nie wymieniłem, muss ich ihn auch nicht unbedingt halten. To nie jestem zobowiązany, aby koniecznie wypełnić tą przysięgę. Das ist das, was die Juden daraus gemacht haben. To jest właśnie to, co Żydzi z tego przykazania uczynili. Und das ist das, was der Herr hier in diesen Versen 33 bis 35 anklagt. I to jest właśnie to, co Pan Jezus tutaj im oskarżył, zarzucił im w tych wierszach od 33 do 35. Das heißt, die Erweiterung der Juden finden wir versteckt in diesen Ausdrücken in Vers 34 und 35. To znaczy, te rozszerzenie, jakie dodali Żydzi, mamy opisane w taki ukryty sposób w 34 i 35 wierszu. Was sagt der Herr darauf? A co Pan na to powiedział? Ich aber sage euch. Ale ja wam powiadam. Ich in meiner göttlichen Autorität. Ja w moim boskim autorytecie. Wie könnt ihr bei dem Himmel schwören? Jak wy możecie przysięgać na niebo? Wo ihr doch schon aufgrund der Psalme wisst, dass der Thron Gottes im Himmel ist. Gdy wy przecież już to na podstawie psalmów dobrze wiecie, że niebo jest też tronem Bożym. Das heißt, wenn ihr sagt, ich schwöre beim Himmel, schwört ihr indirekt doch bei Gott. Jeżeli wy mówicie, że przysięgam na niebo, to czy nie wiecie, że jednak też przysięgacie na samego Boga? Denn Gott wohnt im Himmel. Dlatego, że Bóg mieszka w tym niebie. Dann heißt es anschließend, ihr sollt auch nicht bei der Erde schwören. A do tego jest dołączone też, nie powinniście przysięgać na ziemię. Denn er ist der Schemel seiner Füße. 35. wiersz, gdyż ona jest podnóżkiem stóp jego. Er ist der Ort, von dem der Herr einmal dieses Gericht aussprechen wird. To ona jest właśnie tym miejscem, z którego Pan kiedyś wypowie swój sąd. Wie kannst du dann bei der Erde schwören, wo die Erde der Ort ist, wo Gott Gericht übt? Jak ty możesz przysięgać na ziemię, skoro ona jest tym miejscem, na którym Bóg będzie wypełniał swój sąd? Das heißt, du schwörst also bei dem Richter Gott. A więc to okazuje się, że ty również przysięgasz na samego sędziego Boga. Auch wenn du es anders beschreibst. Nawet jeżeli ty to opisujesz inaczej. Wie kannst du bei Jerusalem schwören? Jak ty możesz również przysięgać na Jerozolimę? Es ist die Stadt des großen Königs. Przecież ona jest tym miastem wielkiego króla. Es ist die Stadt, von dem schon, wovon schon die Psalme sagen, dass dort, ja, dass das die Stadt Gottes ist. Przecież ona jest tym miejscem, o którym psalmy mówią, że ona jest tym miejscem przebywania Boga. Also wenn du sagst, ich schwöre bei Jerusalem, a więc jeżeli ty mówisz, że ja przysięgam na Jerozolimę, dann schwörst du bei dem Wohnort Gottes hier auf dieser Erde. To ty przysięgasz na to miejsce zamieszkania Boga tutaj na ziemi. Also auch diese Floskel löst dein Problem nicht, dass du trotzdem bei Gott schwörst. A więc twoje przysięgi trafiają na ten sam problem, jeśli tak przysięgasz, to i tak przysięgasz na Boga. Und wenn du bei deinem Haupt schwörst, a jeżeli teraz zaczniesz przysięgać na swoją własną głowę, wer ist derjenige, der dein Haupt erschaffen hat? To któż jest tym, który stworzył twoją głowę? Es ist der große Schöpfer Gott. To jest przecież ten wielki Bóg Stwórca. Nicht ein einziges Haar kannst du deinem Haupt hinzufügen.
Przecież jest to dla ciebie na pewno wiadome, że ani jednego włosa nie możesz uczynić siwym na twojej głowie. Kein Mensch besitzt Schöpfermacht. Bo żaden człowiek nie posiada tej mocy stwórcy. Also wenn du bei deinem Haupt schwörst, dann schwörst du bei dem großen Schöpfer. A więc jeżeli ty przysięgasz na twoją głowę, to znaczy, że przysięgasz na tego Boga, który jest twórcą twojej głowy. Also völlig egal, was man dort einsetzt. A więc całkowicie to jest obojętne, co ty w tym miejscu wstawisz. Man hat immer Bezug auf Gott. Zawsze będzie to się odnosiło do Boga. Und damit gilt das, was wir auch im fünften Buch Mose gelesen haben. I tym samym będzie obowiązywało to, co żeśmy w piątej księdze Mojżeszowej przeczytali. Man muss dem Herrn seine Eide erfüllen. Że należy Bogu spełnić swoje ślubowanie albo swoją przysięgę. Und deswegen führt der Herr etwas völlig Neues aus ein. I dlatego Pan tu wprowadza całkowicie coś nowego. Er verschärft dieses Gebot. Pan jeszcze bardziej zaostrza to przykazanie. Und sagt, euer Ja ist ein Ja. I mówi do was, mówi do nas, że twoje tak zawsze powinno być tak. Und euer Nein ist ein Nein. A twoje nie zawsze powinno być nie. Es kann doch nicht sein, dass ihr im tagtäglichen Leben unehrlicher seid. Przecież tak nie może być, abyście w waszym codziennym życiu byli ludźmi nieszczerymi, nieprawymi. Als wenn es um eine öffentliche Aussage vor einem Richter geht. To tak, jak gdybyś ty w twoich oficjalnych wypowiedziach zawsze stał przed sędzią, tak masz mówić. Das ist das, was diese Verse sagen. Wenn ein Jude vor Gericht aussagen musste damals, schwörte er bei Gott. Te wiersze właśnie to pokazują. Jeżeli jakiś Żyd był postawiony przed sądem, to on był zobowiązany przysięgać na samego Boga. Und wenn es um das Alltägliche ging, a jeżeli chodziło o te codzienne sprawy, vielleicht um die Reden miteinander, może jakieś rozmowy między ludźmi, ja, dann schwur er eben bei dem Himmel oder bei dem Tempel oder bei der Stadt Jerusalem. To okazuje się, że zaczęli przysięgać na niebo, na Jerozolimę, albo na ziemię. Da nahm man es mit der Ehrlichkeit nicht so genau. I to oznaczało, że koniec końców oni swoje wypowiedzi nie łączyli ze sprawiedliwością. Man kann sich denken, dass jetzt die Frage kommt, wie sieht das in deinem und meinem Leben aus? I teraz powstaje pytanie, jak ta sprawa wygląda w twoim i moim życiu? Das eine ist, benutzen wir manchmal solche Floskeln, solche Redewendungen. Bardzo często my używamy swego rodzaju zwrotów. Ich kenne Geschwister, die sagen im Deutschen immer. Ja znam takich wierzących, którzy w języku niemieckim mniej więcej tak mówią. Also mal ganz ehrlich gesagt. Tak szczerze mówiąc, ist alles andere nicht ehrlich, was man sonst sagt, dass man das so bekräftigen muss. Czy wszystkie pozostałe twoje wypowiedzi były dotychczas nieszczere, że teraz tą jedną musisz tak bardzo podkreślić? Wir müssen vorsichtig sein, welche Worte wir benutzen. Bądźmy zawsze ostrożnymi, jakich słów używamy. Gott sagt, können wir uns alles sparen. Gott sagt, können wir uns alles sparen. Bóg nam mówi, zaoszczędź sobie tego wszystkiego. Wir sollen einfach ehrlich reden. Nie, po prostu szczerze mów. Das, was wahr ist. Mów to, co jest prawdą. Wir müssen auch vorsichtig sein, mit welchen Worten wir zu Gott kommen. I my też powinniśmy bardzo być ostrożnymi, jakimi słowami zwracamy się do Boga. Bo gestern Abend erinnerte mich einer an Jefta. Jefta, ein Richter. Dzisiaj wieczorem jeden z braci mi przypomniał o takiej osobie, która nazywała się Jefte. To był sędzia w Izraelu. Der mal eben Gott schnell ein Gelübde darbrachte. Taki człowiek, ten człowiek Bogu bardzo szybko złożył ślubowanie. Und dann hatte er plötzlich das Problem mit seiner eigenen Tochter. I co się okazało? Nagle miał problem ze swoją własną córką. Es gibt eine wichtige Stelle im Buch der Prediger. Jest bardzo ważne miejsce w Kaznodziei Salomona. Das gilt jetzt zunächst für unsere Beziehung zu Gott. I to miejsce w pierwszym rzędzie dotyczy naszego związku z Bogiem. Prediger 5, Vers 1. Księga Kaznodziei Salomona, 5 rozdział, 1 wiersz. Sei nicht vorschnell mit deinem Mund und dein Herz eile nicht, ein Wort vor Gott hervorzubringen. Denn Gott ist im Himmel
und du bist auf der Erde. Nie bądź prędki w mówieniu i niech twoje serce nie wypowiada śpiesznie słowa przed Bogiem, bo Bóg jest w niebie, a ty na ziemi. Kaznodzieja 5:1. Darum seien deiner Worte wenige, und ich will noch ergänzen, ehrlich. I dlatego niech twoja słowa niech twoich słów będzie niewiele. A ja tu chcę dodać, niech twoich słów będzie niewiele, ale szczere. Vers 3. I trzeci wiersz. Wenn du Gott ein Gelübde tust, gdy złożysz Bogu ślub, so zögere es nicht, es zu bezahlen. Nie zwlekaj z wypełnieniem go. Denn er hat kein Gefallen an den Toren. Bo mu się głupcy nie podobają. Was du gelobst, bezahle. Besser, dass du nicht gelobst, als dass du gelobst und nicht bezahlst. Co ślubowałeś, to wypełnij. Lepiej nie składać ślubów, niż nie wypełnić tego, co się ślubowało. Können wir das auch, dass wir vielleicht manchmal Gott etwas versprechen? Czy nie znamy tego czasem ze swojego życia, że zdarzyło się, że Bogu żeśmy coś przyrzekali? Vielleicht wenn so ein neues Jahr beginnt, ist er gerade erst dran. Na przykład, gdy rozpoczyna się nowy rok, tak było parę dni temu. Ja, also Gott, im nächsten Jahr mache ich das und tue ich das nicht und lasse ich das. Czy nie przyrzekaliśmy Bogu, w tym roku zrobię to i tamto, albo może inaczej, nie mówiliśmy, może w tym roku pozbędę się tego, albo zaprzestanę robić to? Gott, und wenn du mir in der Situation hilfst, dann werde ich regelmäßig beten und in der Bibel lesen. Albo może jeszcze całkiem inaczej. Boże, jeżeli Ty mi spełnisz to, a to, to ja będę teraz regularnie się modlił i czytał Słowo Twoje. Alles Versprechungen, die man schnell vor Gott hervorbringt. To są wszystko takie szybko wypowiadane przyrzeczenia. Deine Worte seien wenige. I to dlatego właśnie mamy napisane, niech Twoich słów będzie niewiele. Dafür seien sie ehrlich. Ale za to niech będą szczere. Wenn du Gott etwas versprichst. I jeżeli ty coś Bogu przyrzekasz, czyli ty, my mamy określone tym słowem, ślubowałeś coś Bogu, dann sei dir bewusst, dass du es erfüllen musst. To bądź tego świadomy, że musisz to spełnić. Eure Rede sei aber ja, ja oder nein, nein. Niech więc mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie. Und wieder greift Gott das im Neuen Testament an anderer Stelle auf. I znowu Bóg tutaj przytacza cytat z Nowego Testamentu. In Jakobus 5. Czytamy w liście Jakuba 5 rozdział następujące słowa. Vers 12. 12 wiersz. Vor allem aber, meine Brüder, schwört nicht. Weder bei dem Himmel, noch bei der Erde, noch mit irgendeinem anderen Eid. Es sei aber euer Ja, Ja und euer Nein, Nein. List Jakuba, 5 rozdział, 12 wiersz. A przede wszystkim, bracia moi, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani nie składajcie żadnej innej przysięgi. Ale niech wasze tak będzie tak, a wasze nie niech będzie nie, abyście nie byli pociągnięci pod sąd. Es ist fast wörtlich wie hier in Matthäus 5. Jest to prawie że dosłownie to samo co w Mateusza 5 rozdziale. Und wieder erweitert Gott eine solche Aussage und nimmt sie aus dieser Bergpredigt heraus. I znowu Bóg tutaj rozszerza tą wypowiedź, po prostu ją wziął z tego kazania na górze und stellt sie universell für unsere Zeit dar. I w sposób uniwersalny postanawia jako obowiązującą dla naszych czasów. Ich weiß nicht, wie das in Polen ist, aber in Deutschland kann es dir passieren, dass du einen Eid sprechen musst. Nie wiem, jak to jest tu u was w Polsce, ale w Niemczech jest tak, że czasami stajemy przed takimi koniecznościami, że musimy coś przysiąc. Wenn du vor Gericht stehst manchmal. Czasami dzieje się to, gdy stajemy przed sądem. Wenn du vielleicht in den Polizeidienst eintrittst. Może być tak, jeżeli ty chciałbyś rozpocząć służbę w policji. Muss man einen solchen Eid sprechen, ja oder nein? To wtedy musimy rozpocząć tego rodzaju przysięgą, tak lub nie. Ich meine, eins ist völlig klar, man muss die Wahrheit sagen. Ale nieważne kiedy, zawsze musisz być tego świadomy, że ta przysięga musi być zgodna z prawdą. Das ist das, was Vers 37 sagt.
To jest właśnie to, co możemy wyczytać z 37 wiersza 5 rozdziału Mateusza. Aber wenn die Obrigkeit von mir verlangt, dass ich das vor Gericht mit einem Eid bestätigen muss, jeżeli te władze nade mną tego żądają, abym ja na przykład przed sądem musiał coś poświadczyć za pomocą przysięgi, dann gilt für mich das, was im Römerbrief steht, to wtedy obowiązuje mnie to, co jest napisane w liście do Rzymian, dass man der Obrigkeit gehorsam sein muss, że należy być posłuszny zwierzchnością na tej ziemi. Es ist ja keine Forderung, die direkt entgegen dem Wort Gottes ist. Dlatego, że to żądanie ze strony władzy na pewno nie jest niezgodne przeciwko woli Bożej. Aber sonst sollte man auf solche Dinge absolut verzichten. Ale generalnie w życiu codziennym należy z takich rzeczy absolutnie zrezygnować. Und einfach die Wahrheit sagen. Nie, po prostu zawsze mówić do każdego prawdę. Und dann brauche ich auch diese Wörter nicht mal ganz ehrlich gesagt. I wtedy nie będę potrzebował podkreślania mojej prawdomówności tymi słowami, ale tak szczerze mówiąc. Wir kommen zu dem nächsten Beispiel, oder ich sage mal zu dem fünften Gebot, das hier behandelt wird. Możemy przejść do następnego przykładu, czyli piątego przykazania, które tutaj w tym rozdziale jest rozważane. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Słyszeliście, 38 wiersz, słyszeliście, iż powiedziano, oko za oko, ząb za ząb. Ich aber sage euch, widersteht nicht dem Bösen. A ja wam powiadam, nie sprzeciwiajcie się złemu. Wir wollen uns nur eine einzige Stelle angucken, wo das steht. Chciałbym tylko przytoczyć jedno jedyne miejsce, gdzie tak jest napisane. 2. Mose 21. Druga Mojżeszowa, 21 rozdział. Vers 23. 23 wiersz. Druga Mojżeszowa 21, 23. Bis vers... Lies mal vers 23 und 24. Do 24 wiersza. Jeśli zaś poniesie dalszą szkodę, to wtedy da życie za życie, oko za oko, ząb za ząb, rękę za rękę, nogę za nogę. Die Frage ist, und das ist jetzt ganz wichtig, auf wen sich diese Verse hier beziehen. Pytanie powstaje następujące i to jest bardzo ważne pytanie. Do kogo dotyczą te wiersze? Sie beziehen sich in einer Seite auf den Geschädigten. One dotyczą z jednej strony tego, który jest poszkodowany. Aber der Zusammenhang macht klar und auch die Stelle in den anderen 3, 4, 5 Büchern Mose. Ale powiązanie z pozostałymi księgami mojżeszowymi jest bardzo jasne. Es geht hier nicht um ein persönliches Recht. Tu nie chodzi o moją osobistą sprawę, o moje prawo, sondern es war das moją rację. Sondern es war das Recht, das ein Richter hatte auszusprechen. Nie, tu chodzi o właśnie to prawo, które miał wypowiedzieć sędzia. Das heißt, Gott hat diese Regeln gegeben, dass jemand, der so geschädigt worden ist, to znaczy, że Bóg dał tego rodzaju zasady, że jeżeli ktoś w życiu był przez kogoś poszkodowany, damit zu einem Schiedsrichter gehen konnte, wie das 2. Mose 21 sagt, i mógł wtedy iść do takiego sędziego, który tą sprawę rozstrzygał, o czym mówi nam 2 Mojżeszowa 21. Und dieser Schieds, dieser Richter sprach dann sein Urteil. I wtedy ten sędzia postanowiony w Izraelu, on wypowiadał swój wyrok. Und richtete sich dabei nach den Regeln, die Gott ihm hier gegeben hatte. I kierował się tymi zasadami, które Bóg tutaj dał. Wir sehen das noch besser, wenn man sich die anderen Stellen angucken würde, wo auch davon die Rede ist. Lepiej to zobaczymy, gdy przyjrzymy się pozostałym miejscom, w których o tym mowa jest. Vielleicht noch mal eine aus 3. Mose 24 hatte ich mir mal daneben geschrieben. Jeszcze jedno miejsce z 3. Mojżeszowej, 34. rozdział. Ja sobie takie coś dopisałem. Ja, 3. Mose 24. 3. Mojżeszowa 24. rozdział.
Da haben wir diese Regeln in Vers 17 bis Vers 22. Te reguły mamy opisane od 17 do 22 wiersza. Und wieder macht dieser Zusammenhang klar, dass es darum geht, dass das Ganze vor einen Richter gehen muss. I znowu z kontekstu jest to całkowicie jasno widoczne, że chodzi o rzecz, która miała być przyniesiona przed oblicze sędziego. Und der Richter sprach dann recht nach diesen Regeln, die Gott ihnen gab. I sędzia wypowiadał swój wyrok według tych zasad, które Bóg tutaj dał. Das heißt, 3. Mose 24 sagt nicht, dass der Geschädigte selbst die Handlung ausüben sollte. To znaczy, 3. Mojżeszowa tutaj w 24 rozdziale w ogóle tego nie dopuszcza, żeby ten, który był poszkodowany w tej sprawie, sam zastosował tego rodzaju regułę w życiu. Er konnte es ja manchmal gar nicht mehr aufgrund der Schädigung. Czasami było tak, że on w ogóle nie był w stanie czegoś takiego dokonać, bo sam był tak bardzo poszkodowany. Was haben jetzt die Juden aus dieser Regel gemacht? Die Pharisäer und Schriftgelehrten? A co Żydzi, faryzeusze i nauczeni w piśmie z tych zasad uczynili? Sie haben daraus eine persönliche Handlung gemacht. Oni uczynili tutaj zasadę, która obowiązywała jakoby w życiu osobistym każdego człowieka. Das heißt, wenn es heißt Zahn um Zahn. I mówili, jeżeli tu jest napisane ząb za ząb, hier haut einer einen Zahn aus, to jeżeli ktoś wybił komuś ząb, dann gehst du persönlich hin und haust ihm auch einen Zahn aus. To ty masz prawo też do niego pójść i wybić mu ząb. Das ist das, was die Pharisäer daraus gemacht haben. To jest to, co faryzeusze z tego właśnie Słowa Bożego uczynili. Und jetzt sagt der Herr, nein, so nicht. I wtedy Pan powiedział, nie, w ten sposób nie będziecie postępować. Sondern für euch persönlich gilt genau das Gegenteil. Nie, dla was osobiście obowiązuje coś, co jest w ogóle rzeczą przeciwną temu. Widersteht, ich aber sage euch, Vers 39. Bo w 39 wierszu czytamy, a ja wam powiadam. Widersteht nicht dem Bösen, sondern wer dich auf deine rechte Wange schlägt, dem halte auch die andere hin. Nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Ihr merkt, es kann sich nicht auf die Obrigkeit beziehen. I to zauważacie, że na pewno tutaj nie może dotyczyć właśnie zwierzchności. Wir hätten keine Ordnung mehr im Staat. Keine Ordnung, keine... No i proszę. Bo byłoby to wtedy wielkim nieporządkiem w danym mieście. Da haben wir ganz andere Regeln, zum Beispiel Römer 13. I co do tego mamy zapisane całkowicie inne zasady, na przykład Rzymian 13 rozdział. Da ist es von der Obrigkeit. I tam jest napisane na temat zwierzchności. Vers 4. Czwarty wiersz. Sie ist Gottes Dienerin dir zum Guten. Ona bowiem jest na służbie u Boga, tobie ku dobremu. Wenn du aber Böses verübst, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Ale jeśli czynisz źle, bój się, bo nie na próżno miecz nosi. Denn sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe für den, der Böses tut. Wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co czyni źle. Rzymian 13:4. Das heißt, die Obrigkeit kann nicht nur Strafe aussprechen, sie kann sogar Rache üben. So weit geht das. To znaczy, że zwierzchność nie tylko, że może wypowiedzieć wyrok, ale również być wykonawcą tej kary, która została nałożona. Und dieses Recht, was nur der Obrigkeit zustand, i te prawo, które obowiązywało tylko i wyłącznie dla zwierzchności, das übertrugen sie auf jeden einzelnen persönlich. Żydzi uczynili jako prawo obowiązujące pomiędzy ludźmi osobiście. Nee, sagt der Herr Jesus, das habt ihr völlig falsch verstanden. A Pan Jezus mówi, nie, wyście to całkowicie błędnie zrozumieli. Wenn ich jemand so demütigt, dass er dir mit der Rückhand auf die rechte Wange schlägt. Jeżeli ktoś będzie tak bardzo upokorzony, że prawą zewnętrzną częścią dłoni zostanie uderzony w jego prawy policzek, dann halt ihm auch die andere hin. To ciebie obowiązuje to, nadstaw i drugi policzek. Ich komme nicht drum rum, euch noch das vollkommene Vorbild vorzulesen.
Ich möchte euch gerne noch ein Bild von dem Herrn Jesus zeigen. A chciałbym wam tutaj pokazać pewien obraz Pana Jezusa. Jesaja 50, vers 6. To czytamy zapisane w Izajasza w 50 rozdziale, 6 wiersz. Ich bot meinen Rücken den Schlagenden und meine Wangen den Raufenden. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach. Izajasza 50 rozdział, 6 wiersz. Mój grzbiet nadstawiałem tym, którzy biją, a moje policzki tym, którzy mi wyrywają brodę. Mojej twarzy nie zasłaniałem przed obelgami i pluciem. Weißt du, das Entscheidende, das ist das Wörtchen bieten, anbieten. Zwróć na to uwagę, że decydujące jest te słówko, które tutaj na początku jest napisane. Nastawiałem, a dosłownie oferowałem do tego, aby być uderzony. Das ist das. Ich bot meinem Rücken den Schlagenden. Ja oferowałem moje plecy tym, którzy mnie bili. Ich bot meine Wangen den Raufenden. Ja zaoferowałem moje policzki tym, którzy mnie uderzali w moją brodę. Und war das, wozu der Herr Jesus hier die Jünger auffordert. A więc mianowicie to, do czego Pan Jezus tu wzywał swoich uczniów, hat er vollkommen praktiziert. On doskonale też i w swoim życiu praktykował. Dem halte auch die andere Wange hin. I tu my czytamy temu też i nadstaw drugi policzek. Und der mit dir vor Gericht gehen und ein Untergewand nehmen will, den lass auch das Oberkleid. A temu, który chce się z tobą procesować i zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz. Es war einem Juden verboten, einem anderen aus irgendeinem Grund das Oberkleid wegzunehmen. Był taki przepis w zakonie, że Żydowi nie wolno było zabrać drugiemu Żydowi jego zewnętrznego odzienia, czyli tak jak my to mamy określone płaszcza. Denn es wird im Alten Testament als eine Decke bezeichnet. Dlatego, że w Starym Testamencie ten płaszcz jest również opisywany jako przykrycie na noc. Indem man sich bei Nacht zum Schutz einwickeln konnte. W ten płaszcz można było się owinąć i chronić przed chłodem nocy. Es war also absolut nicht gestattet, einem das wegzunehmen. I absolutnie nie było dopuszczalne, aby jakiemuś Żydowi zabrać płaszcz. Doch sagt der Herr hier, wenn dir jemand das Unterkleid zu Unrecht wegnehmen will. A jednak Pan tutaj mówi, że jeżeli ktoś chce zabrać ci twoją szatę, czyli rzeczy, które są pod płaszczem, dann geh nicht vor Gericht und klage. Wtedy nie idź przed sąd i nie oskarżaj. Dann gib ihm auch das Oberkleid. Nie, lepiej zostaw mu nawet i ten płaszcz. Das nächste Beispiel, wenn ich zwingen will, eine Meile mitzugehen, mit dem geht zwei. I następny przykład, jeśli ktoś cię przymusza, abyś szedł z nim jedną milę, to idź z nim i dwie mile. Ein Beispiel aus dem Neuen Testament. Jest to przykład z Nowego Testamentu. Simon von Kyrene. Na przykład dotyczący Szymona Cyrenejczyka. Sie zwangen ihn, dass er das Kreuz nahm und trug. Czytamy o nim, że zmusili go do tego, aby niósł krzyż Pana. Das hat er sicherlich nicht gerne und freiwillig getan. Z całą pewnością nie zrobił tego chętnie i dobrowolnie. Aber sie zwangen sie und er tat es. Ale oni go przymusili i on to uczynił. Das Ganze wird zusammengefasst in Vers 42. Cały ten urywek jest streszczony w 42 wierszu. Gib dem, der dich bittet. Daj temu, który cię prosi. Und wende dich von dem nicht ab, der von dir borgen will. A od tego, który od ciebie chce pożyczyć, nie odwracaj się. Haben wir solche Herzen? Czy my mamy tego rodzaju serce? Haben wir so eine Liebe zu unserem Nächsten? Czy mamy tego rodzaju miłość do naszego bliźniego? Dass wenn wirklich jemand kommt, der bittet, dass wir ihn nicht abweisen. Aby było tak rzeczywiście, że gdy ktoś przychodzi nas, prosi o coś, abyśmy się nie odwracali od niego. Auch wenn es manchmal vielleicht unangenehm für uns ist. Nawet jeżeli czasami ta sprawa jest dla nas nieprzyjemna. Auch wenn es vielleicht manchmal mit Arbeit verbunden ist. Nawet jeżeli ta prośba powiązana jest z wykonaniem swego rodzaju pracy.
Aber haben wir ein solches Herz? Ale czy mamy tego rodzaju serce? Weißt du, das ist der Unterschied zwischen diesen beiden letzten Geboten, zwischen dem, was noch kommt. Taka jest właśnie różnica pomiędzy tymi dwoma następnymi przykazaniami, o których za chwilę będziemy mówili. Hier sehen wir die Natur Gottes. Tu widzimy właśnie naturę samego Boga. Wir werden aufgefordert, diese Natur Gottes in unserem Leben zu offenbaren. I jesteśmy wzywani do tego, abyśmy my tą naturę Bożą w naszym prywatnym życiu objawiali. Gib dem, der dich bittet. Daj temu, który Ciebie o to prosi. Es war das Leben unseres Herrn auf dieser Erde. Gdyż takie było też życie naszego Pana tutaj na tej ziemi. Wir kommen noch kurz zum letzten Punkt und der ist noch bewegender. Możemy jeszcze wspomnieć o ostatnim punkcie, który jeszcze bardziej jest dla nas wzruszający. Das Gebot in 3. Mose 19, Vers 18 sagt ganz klar, du sollst deinen Nächsten lieben. To przykazanie w 3. Mojżeszowej w 19 rozdziale, w 18 wierszu jest jasno sprecyzowane. Będziesz miłował bliźniego swego. Und das ist natürlich klar, wenn ich meinen Nächsten lieben soll, dann ist die Umkehrung, dass ich meinen Feind hassen soll. Jest to rzeczywiście całkowicie jasne. Jeśli mam bliźniego miłować, to to oznacza, że mam w nienawiści mieć nieprzyjaciela. Das ist eine nicht erlaubte, ein nicht erlaubter Rückschluss. Nie, Pan mówi, tak nie wolno wnioskować. Und es steht auch nirgends im Alten Testament. I rzeczywiście, nigdzie tak nie jest napisane w Starym Testamencie. Sondern das ist dieser Teil, den die Juden ergänzt haben. Und deinen Feind hassen. Nie, to są słowa, które właśnie Żydzi w swojej samowoli uzupełnili, a w nienawiści nieprzyjaciela swego. Und die Juden haben noch etwas gemacht. A Żydzi jeszcze coś więcej uczynili. Lukas 10, Vers 29. Łukasza 10, rozdział 29, wiersz. Vers 27. Przepraszam, 27 wiersz, Łukasza 10:27. Da sagt der Herr zu dem Mann, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. A Pan tu odpowiedział, będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. Und jetzt kommt die interessante Antwort von diesem Mann mit einer Gegenfrage. I teraz czytamy interesującą odpowiedź tego człowieka, który postawił takie pytanie. In Vers 29. Mianowicie w wierszu 29. Und wer ist mein Nächster? Pod koniec tego wiersza. A kto jest bliźnim moim? Verstehen wir, was der Schachzug der Pharisäer und Schriftgelehrten war? Czy rozumiemy, jakie tu pociągnięcie na szachownicy, czyli pociągnięcie szachmat na szachownicy było tych faryzeuszy i nauczeni w piśmie? Sie hielten die Gruppe des Nächsten ganz klein. Oni uważali, że grupa mojego bliźniego to jest bardzo mała. Waren vielleicht noch seine Eltern und seine Frau. Może myśleli, że to tylko chodzi o moich rodziców albo o moją żonę. Und dann kommt die Umkehrung in Matthäus 5. A teraz Pan odwraca to wszystko i czytamy to w Mateusza 5 rozdziale. Alle anderen sind meine Feinde, die ich dann hassen darf. I mówi, że wy żeście powiedzieli, że wszyscy pozostali to moi nieprzyjaciele, których wolno mi nienawidzieć. So willkürlich wurde das Wort Gottes interpretiert. Tak swobodnie było interpretowane Słowo Boże. Dann müssen wir auch aufpassen, dass wir das Wort nicht so auslegen, wie es für mich persönlich vielleicht gerade in den Umständen am günstigsten ist. O, uważajmy też i my, abyśmy nie interpretowali Słowa Bożego tak, jak nam w naszych okolicznościach życiowych to żywnie się podoba. Was sagt der Herr? Co Pan na to powiedział? Man kann es sich nicht wieder ernst genug unterstreichen. I naprawdę nie za dosyć to by było, gdybyśmy mocno to grubą linią podkreślili. Liebt eure Feinde. Miłujcie nieprzyjaciół waszych. Und betet für die, die euch verfolgen. I módlcie się za tych, którzy was prześladują.
Das spricht jemand aus. To może ktoś wypowiedział, der das vollkommen praktiziert hat. Który to w swoim życiu doskonale również i w praktyce okazał. Römer 5. Czytamy o tym w Rzymian 5 rozdział. Vers 8. 8. Wiersz, Rzymian 5, 8. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, da wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Vers 10. 10. Wiersz. Denn wenn wir, da wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego. Siehst du, Römer 5 beschreibt dir, dass hier jemand diese Worte in Matthäus 5 ausspricht, der sie vollkommen praktiziert hat. Tak, widzicie, ten piąty rozdział listu do Rzymian pokazuje to, że te słowa, które zostały wypowiedziane w tym piątym rozdziale Ewangelii Mateusza, to był człowiek, który to w doskonały sposób w praktyce objawił. Jezus Chrystus ist für seine Feinde auf diese Erde gekommen. Bo Pan Jezus przyszedł na tą ziemię właśnie za swoich nieprzyjaciół. Jezus Chrystus hat für seine Feinde sein Leben gelassen. To Pan Jezus zostawił na ziemi, położył na ziemi swoje życie właśnie za nieprzyjaciół. Gibt es eine größere Liebe, als dass jemand sein Leben lässt für seine Feinde? Czy może być większa miłość niż właśnie ta, że ktoś położył swoje życie za swoich nieprzyjaciół? Ihr merkt, diese beiden letzten Gebote stehen außergewöhnlich da. Na pewno to zauważacie, że te dwa ostatnie przykazania w całym tym urywku są szczególnego rodzaju. Sie weisen hin auf die Natur Gottes. One właśnie wskazują na naturę Bożą. Haben wir diese Natur in unserem Herzen? Czy my mamy tą naturę Bożą w naszych sercach? Praktizieren wir sie? Czy my ją na co dzień praktykujemy? Weißt du, wenn ich meine Freunde grüße, bo wiesz co, gdy ty będziesz pozdrawiał swoich przyjaciół, wenn ich meine Verwandten freundlich grüße, jeżeli swoich członków rodziny będziesz tylko przyjaźnie pozdrawiał, was habe ich dann für einen Lohn? To jakąż odpłatę odbiorę? Die Zöllner taten das gleiche, auch die grüßten ihre Familienangehörigen. Celnicy też to samo czynią. Oni też pozdrawiali swoich przyjaciół i swoją rodzinę. Und die aus den Nationen? A ci wszyscy z pozostałych narodów? Die tun auch das gleiche. Oni też przecież to czynią. Was habe ich dann noch für einen besonderen Lohn? Cóż tu miałbym otrzymać za jakąś szczególnego rodzaju nagrodę? Es ist das völlig normales. Dlatego, że to jest całkowicie normalna rzecz. Der Herr sagt, die Kunst liegt darin. I Pan tu mówi das. Die Kunst. Pan mówi tutaj w tym miejscu, że cała sztuka na tym właśnie polega, den Feind zu lieben. Żeby miłować nieprzyjaciela. Und für den zu beten, der dich vielleicht bis aufs äußerste verfolgt hat. I właśnie modlić się akurat za tego, który ciebie w najokropniejszy sposób prześladuje. Und so schließt er damit, ihr sollt vollkommen sein. I kończy się ten urywek właśnie tym, że my mamy być doskonałymi. Ich will mal sagen, im Wandel. Chciałbym do tego dodać, żebyśmy byli doskonałymi w naszej pielgrzymce. Wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Tak doskonałymi, jak nasz Ojciec Niebiański jest doskonały. Wieder wird Bezug auf den Vater genommen. Znowu tutaj jest nawiązane do Ojca. Und das setzt voraus, dass wir Söhne sind. A to wszystko oczywiście zakłada, że my jesteśmy synami. Und ich sagte es gestern schon.